Warto było próbować. No, prawie wyszło. Warto było próbować. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze. Moim gościem w programie Imponderabilia jest Remigiusz Mróz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję Panu za zaproszenie. To ja dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Za to, że jak pamiętam Pan ostatnim razem się umawialiśmy, to mówił Pan, że przyjdzie następnym razem pod krawatem i w garniturze. Było tak? I cieszę się, że się udało. Jestem bardzo wdzięczny. Sam się odstawiłem i mam tutaj takiego godnego rozmówcę. I już próbujesz zbałamucić wszystkich od pierwszych sekund. Trochę, ale tylko dlatego, że wiem, że sprostujesz od razu. Tak, ponieważ jak to nagrywamy dzisiaj, to jest impreza, na którą przyjechać bliżej siebie, bo to jeszcze nie jest do końca w kadrze teraz. Dobrze by było wiadomo, że to ja napisałem. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. A nie ty. A teraz już wszyscy mogą widzieć, bo i w serwisach streamingowych, znaczy w Spotify'u można oglądać też wersję wideo podcastów, także jak ktoś słucha na Spotify, to zachęcam. Po kolei. Tak. Najpierw chciałem sprostować. Jesteś odstrzelony, bo dzisiaj jest impreza, ramówka TV... Boże... TVN Polsatu. Polsatu. Na którą się ubrałeś bardzo pięknie. Na którą przyjechałeś, tylko dlatego się widzimy też. Nie jest to prawda. Poszedłem na ramówkę z tego względu, że my się widzimy i odstrzeliłem się do ciebie. Dobra. A przy okazji na ramówkę. To ja to przyjmuję. Ja się nie odstrzeliłem, bo... Znaczy w garnitur, w koszulę i tak dalej. Tak. W sensie mam spodnie, bieliznę czystą i tak dalej, ale nie mam koszuli, nie mam krawata. Bo też w zeszłym roku, bo ja sobie przywołałem ten początek, jak rozmawialiśmy o tym odstrzeleniu się. Ja tam wtedy powiedziałem, schudnę jeszcze trochę i wtedy tak. Tak było. Nie schudłem jeszcze trochę. No stary, tyle biegałeś. No przecież ja byłem pewien, że przyjdziesz. Nawet nie, wiesz co, przeszło mi przez myśl zapytać, jaki kolor krawata zakładasz? Ale kupiłem sobie w Londynie w zeszłym roku nowy, fajny krawat. I to bym wiem, że to krawat świetnie, akurat, że do ciebie przyszedłem, że akurat krawat mogłem się dowiedzieć takich ważnych rzeczy. Krawat mam kupiony, fajny taki, co mi się podoba. Taki trochę sugerujący, jakbym w jakimś, wiesz, koledżu londyńskim, do jakiegoś koledżu uczęszczał, ma taki niby herbik, taki ten jest fajny. I to świetnie, że sobie kupiłeś, gratuluję ci. Kupiłem sobie go raz, w nim byłem, gdziekolwiek. Czyli co? Mogę ci go pokazać, bo mam na zdjęciu. Co? Bardzo chętnie. Dobra, jak schudnę, to w przyszłym roku już naprawdę obiecuję. Aha. No dobra. Trzymajmy się tego, za czwartym razem się uda. A zwłaszcza, że w przyszłym roku, kolejnej książki z tej serii nie będzie raczej, nie? No raczej nie, bo to być może, że to jest ostatnie. Wiem, bo... Tak sobie myślę, ale... Chcę być dzisiaj z tobą szczery. Chcę być dzisiaj z tobą szczery. Co za dziwna odmiana. Od początku do końca. Bo Remigiusz jest u mnie przy okazji premiery swojej książki Kabalista, czyli czwartej części serii o Gerardzie Edlingu. Ja ją czytam. Ja ci pokażę. Jestem tutaj. No to dosyć. Wziąwszy pod uwagę, że jesteś świeżo po lekturze innej książki. Tak, ale ponieważ wiem, że tutaj takiej kuchni trochę zdradzę. Jak się przygotowuję do rozmowy z gościem i na przykład człowiek nie zdąży przeczytać, bo te książki w ogóle do mnie przyszły przedwczoraj. No tak, ale wcześniej dostałeś PDF-a. Nie bezpośrednio ode mnie, ale od pani, prawda, ale ja widziałem, że przyjdzie wersja papierowa, wolałem czytać papierową. Ale co, chcesz przeczytać teraz ostatnie zdania albo końcówkę? Nie, przeczytałem końcówkę. Ale na głos chcesz czytać? Nie, takich rzeczy nie robimy. Okay. Nie, ale przeczytałem sobie końcówkę i ty mnie nie oszukuj, mój drogi, bo ja takich jak ty to znam i ty tutaj mi twierdzisz, że być może nie będzie kolejnej części, ale ja widziałem wystarczająco dużo seriali, przeczytałem wystarczająco dużo książek typu kryminały, żeby wiedzieć, że tego typu zakończenie to jest bójda na resorach, niezakończenie. I wszyscy wiemy, że jak będziesz chciał, to kot wyląduje na 4 łapy i tak dalej, i tak dalej. Nie, no wiadomo, zawsze. Zresztą wiesz, ja w swoim dorobku, wcale nie małym, mam takie sytuacje, kiedy się zarzekałem, że kończę serię albo że piszę tylko jedną książkę. No Chyłka miała mieć jeden tom, Forst miał być trylogią, a dobijam już do 8 tomów. Także, no wiesz, nie każdy umie napisać 8-tomową trylogię, więc to też trzeba mi odnieść, nie? Nie, z Forstem to było tak, że naprawdę, ale zaparłem się od samego początku, że to będzie trylogia i koniec. I napisałem tą 3. część i powiedziałem, basta, już więcej nic, już nie chcę wracać w Tatry, bo nic ciekawego tam nie wymyślę. No to ale później... po 12 zł na Krupówkach. No tak. Ująłeś to w którejś części, czy nie? Jeszcze nie, ale w kolejnej już trzeba będzie. No. Ja takich rzeczy nie przepuszczam. I właśnie, i teraz, jeżeli pozwolisz na mój moment szczerości na samym początku. Tak. Bo faktycznie... Ale jest... tylko na moment, później już będziesz nieszczery. Nie, będę cały czas szczery, ale chcę być szczery a propos twojej literatury. A, dobrze. Bo tak jak wiesz, faktycznie... Teraz będzie mi przykro. Nie, właśnie nie. Ale ty się nastawiasz, no, a ty się przygotowujesz. Ale czy masz cykora lekkiego? Słuchaj, no przed tobą wiadomo. O Jezu, no dobrze, słuchaj. Po raz pierwszy w życiu faktycznie jest tak, że przeczytałem całą twoją jedną książkę i drugą czytam. Behawiorysty słuchałem i też oglądałem, więc to tak trochę na twoja babka wróżyła, ale tak. Z pierwszej piłki sobie przeczytałem w zeszłym tygodniu. I to czytam. I to, jakie mam największe takie, najmocniejszą myśl a propos twojej twórczości, która może nie będzie bardzo odkrywcza, ale to będzie komplement. Mhm. Potrafisz pisać niezwykle wartko. I także to wciąga, i także to leci. W sensie nie spodziewałem się, że aż tak. Być może jest tak, że z pierwszej piłki, która jest też twoją przedostatnią książką, więc już masz ten warsztat doszlifowany. Nie wiem, jak to było, nie wiem, tam w 2014-2015 roku, kiedy tych książek było mniej. Wydaje mi się, że jeszcze jak pamiętam Behawiorystę, to było, bo to trochę było bardziej kanciaste, w sensie nawiązania, które takie popkulturowe i takie inspiracje, które były dość czytelne, wychodziły na pierwszy plan. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie w twoim pisaniu. Miałeś, pamiętam. No. A, mówiłem o tym, no tak. Widzisz. Tak, teraz są ładnie zblendowane z narracją. Mhm. I cholera jasna, przecież z pierwszej piłki ma ponad 600 stron. Bardzo szybko tę książkę przeczytałem. Myślę, że 1,5 dnia. Mhm. I zadziwiająco dobrze pamiętam fabułę. I zadziwiająco ta książka, mimo że, tak jak mówię, no, czy jest tam dużo wątków nieprawdopodobnych, czy jest tam dużo skrótów? Tak. Ale czy czyta to się dobrze? Absolutnie. Jestem pod wrażeniem. Miło, naprawdę tak jestem pod wrażeniem. Szczególnie miłe, że pamiętasz fabułę, a tak. Słyniesz ze swojej żelaznej pamięci. Czy zapytasz mi za tydzień, to już nie będę pamiętał, ale teraz jeszcze pamiętam. No. No to fajnie, fajnie. No, widzisz, ja od stałych czytelników mam czasem takie sygnały, że ta wartkość im głębiej w las, tym właśnie bardziej spada, że jakieś wątki poboczne są rozbudowywane i tak dalej. Więc nie ma bardziej wątków pobocznych u ciebie, gdzie? Tym bardziej. W którym miejscu? No wiesz, to zależy pewnie jeszcze jaka książka. No oni patrzą tak bardziej holistycznie, a ty jednak przeczytałeś Jasne. Z pierwszej piłki, gdzie tam no rzeczywiście nie było dużo meandrowania. Starałem się skupiać na tym co tam było istotne i to, co chciałem zrobić w ogóle. No bo to też było takie dosyć duże wyzwanie warsztatowe, żeby te mecze poopisywać i całą tę otoczkę, bo nigdy czegoś takiego wcześniej nie robiłem. No. W ogóle miałem zagwozdkę, jak się do tego zabrać, jakim językiem pisać o meczu, o przebiegu, nie? Bo tam praktycznie, no, zależało mi na tym, żebyś trochę tak jakby siedział przed telewizorem i na stadionie i obserwował. I tak było opisane, tak. No właśnie, tylko nie miałem żadnego punktu odniesienia, czy też kogoś, od kogo można by się tego nauczyć. No bo nie bardzo są powieści piłkarskie. Na rynku jest ta jedna, którą przywołuje w posłowiu Antalavega, tam z lat 80. chyba, 90 minut, która się w całości rozgrywa w czasie meczu. W trakcie tych tytułowych 90 minut. No i myślałem, że tam powyciągam jakichś trochę warsztatowych takich elementów, ale nic kompletnie. On tam sobie płynie, spokojnie piłka się toczy w tempie tam 1 km/h, nic się nie dzieje. Nie, no to po prostu nie, to nie jest do ciebie. W jakieś tam... To nie to, to panie. No nie, no to zależało na tym... Laga i do przodu. No. Tak, nie, no to musiało tak być, bo też musiałem myśleć o tym, żeby nie zanudzić czytelnika tymi opisami meczów. No i właśnie o to chodzi. To jest chyba ten w ogóle twój nadrzędny, absolutnie taki paradygmat, tak? Nie zanudzić czytelnika. Nie, nawet powiedziałbym, nie chodzi o zanudzenie, tylko o to, że... Znaczy generalnie ja w ogóle nie myślę o czytelniku, jak piszę. Więc chcę po prostu siebie nie zanudzić bardziej, pod tym kątem. O. Jeżeli czuję, że coś mi nie klika i że męczę się przy pisaniu jakichś fragmentów albo, że nie wiem, no idę tam w jakieś wątki, które nie są dla mnie obiecujące pod tym względem emocjonalnym, że się nudzę, że już tak, wiesz, no czuję, że coś tu jest nie tak, no to staram się od tego uciekać. Ale generalnie u mnie to jest tak, że piszę tak, żeby mi się chciało napisać kolejną stronę, o. Żebym nie musiał później wracać i myśleć, znowu muszę do tego siadać. Tylko żebym miał w głowie to, że muszę do tego siadać, żeby po prostu, dobra, już wiem, co będzie dalej, teraz siadam, ciach, ciach, ciach. I to się może przekłada na to, że właśnie ja piszę tak, żeby mi się chciało napisać stronę, więc ktoś czyta tak, żeby się chciało czytać kolejną stronę. Ile razy czytasz manuskrypt? Ani razu. No właśnie, trochę podczytuję na bieżąco. W sensie cofasz się tam, nie wiem, o 20 stron? Czasem się cofam. Okay. Tak? No, kiedyś to w ogóle się codziennie cofałem do tego, co już napisałem, ale to się u mnie kompletnie nie sprawdzało, bo to była orka. Wiesz, trochę też podpytuję, dlatego że no, wszyscy wiemy, że twoja książka o pisaniu jest jakimś tam... Jedni powiedzą zrzynką, inni powiedzą hołdem do jak pisać Stephena Kinga, a tamtą książkę przeczytałem i pamiętam, że on tam mówił, że odkłada manuskrypt na parę miesięcy. No tak, ale to też nie jest prawda. Tutaj nie ma czasu. Nie, u niego też nie ma czasu. Jak popatrzysz na daty, które on wpisuje, jak kończy pisać, albo na początku, albo na końcu, albo skonfrontujesz z jakimiś wywiadami, jakimiś informacjami, kiedy tam jaką książkę skończył i datą publikacji, to wcale nie jest tak, że te książki leżakują. Może wcześniej one idą na bieżąco. Może wcześniej tak było. Może. No, bo ja nie wiem, jak u niego jest z częstotliwością. Ja też przestałem już Kinga trochę czytać. W ogóle, bo ty chyba czytasz cały czas Kinga, nie? Czytam na bieżąco, tak. Dobry jest. I to warto cały czas? Jakby siada? Siada? No nie zawsze, bo też ma różne okresy i też... No ja też to postrzegam z takiego pisarskiego punktu widzenia. Jak czytam Kinga, to wydaje mi się, że znam go już na tyle dobrze, że widzę, kiedy... z czego konkretnie inspirację czerpał, kiedy mu się chciało pisać, kiedy mu się nie chciało pisać, kiedy pisał tak właśnie, że musiał stronę za stroną, a kiedy tylko po to, żeby dotrzeć z jakiegoś punktu, na przykład E do F, żeby móc pójść dalej dopiero. Więc zawsze czytanie Kinga jest dla mnie też takim spotkaniem z samym autorem, przez tą dużą znajomość. Ale nie no, w ogóle ja jestem fanem tej drugiej części jego twórczości. Tej nowszej. Od którego momentu się ta nowsza zaczyna? Wiesz co, u niego był taki przełom z Workiem Kości, bo on wtedy się... Dlatego często się czytelnicy Kinga dzielą do Worka Kości i od Worka Kości, bo on wtedy się przeniósł chyba do Scribnera. Zmienił wydawcę na takiego bardziej prestiżowego, bo miał taką ambicję, żeby wybić się z tej takiej kanwy popkulturowej i wiesz, no, z tego postrzegania go jako fast food literacki i tak dalej. No i summa summarum chciał się stać po prostu bardziej literackim pisarzem. To, co mu się udało tam koło 60 czy 70. Worek Kości to jest 9-8. Ja tylko przypomnę, że przed Workiem Kości są takie książki jak Zielona Mila, jak... Połowa mrocznej wieży, tam do 4, Misery, Lśnienie, Kujo, Podpalaczka. Okej, to ja nie myślałem, że Worek Kości jest wcześniej. A po Worku Kości z takich znanych, no to jest Łowca snów. Dallas 63, końcówka mrocznej wieży. Okej, tak, no ja wielu tych nowszych nie czytałem, ale Dallas 63 mi się bardzo podobało. Nie, no to była genialna książka. I to widać było, że chce mu się pisać. Widziałem, tak. Gadaliśmy o tym? Nie. Okay. Chyba nie. Bo pamiętam, że jak zobaczyłem serial, to wszystkim mówiłem, że wow, jak świetnie zekranizowany King. To się rzadko zdarza, moim zdaniem. Był zekranizowany bardzo wiernie, nie? Tak. To rzeczywiście było tak, że jak się przeczytało książkę, no to już serial tam niczym cię nie zaskoczył, bo było prawie, że 1 do 1 oddane. No mi James Franco tak nie bardzo pasował do tej głównej postaci, ale jeśli chodzi produkcyjnie, realizatorsko, no to było super, naprawdę. Okej. To nie, to ja tych nowszych nie czytałem. Wielu nie czytałem. No wiesz, dla mnie to nie jest też taka twarda cezura ten Worek Kości, ale tak często się to podaje jako ten moment, w którym on zaczął się starać o ten bardziej taki literacki status, właśnie zmienił wydawcę na takiego powiedzmy, nasze wydawnictwo literackie, coś w tym stylu. Albo Znak. No, ale wydaje mi się, że gdzieś na etapie właśnie Dallas 63 spadła z niego jakaś taka, nie wiem, duża presja, czy jakieś tam własne aspiracje i trochę sobie odpuścił. I to Dallas 63 jest taką po prostu powieścią tak emocjonalnie pisaną, po prostu czuć te emocje w tej książce. No, ale nie wiem, to wiesz, może też to wynikać nie z jakiejś obiektywnej wartości, tylko z tego, w jakim okresie życia czytasz akurat daną książkę i tak dalej. Na pewno. Ja pamiętam, że moją pierwszą tak świadomie kupioną książką, albo inaczej, od kiedy pamiętam pierwszą świadomą przeze mnie kupioną książką, bo być może było jakieś wcześniej, było Lśnienie, które kupiłem przypadkiem, nie wiedząc, kim jest Stephen King, nie wiedząc absolutnie totalnie nic. Był taki okres, że jeździłem... Ty ignorancie, no. Ale nie, ja byłem wtedy stary w jakimś gimnazjum. Więc to było w roku 90. No nie wiedziałem, kim jest Stephen King. Bo pamiętam, w której księgarni to kupiłem nawet. Jeździłem do mojego ojca chrzestnego do Krakowa na jakieś oazowe spotkania. Chyba tak, jakoś z jakiegoś takiego powodu jeździłem raz na jakiś czas do Krakowa i właśnie on z rodziną mieszkał w Nowej Hucie i tam przy placu centralnym w Nowej Hucie była taka słynna, chyba już jej nie ma, a może jest, jeżeli jest to super, taka księgarnia, wiesz, taka po prostu księgarnia, która ma neon księgarnia. Mhm. I tam sobie kupiłem właśnie Lśnienie. I pamiętam, że wróciłem z tym do domu i po prostu to pochłonąłem. Nie wiem, aż ktoś, a potem ktoś do mnie przyszedł do pokoju i wiedział, kto to jest Stephen King i powiedział, Jezu, czy ty to możesz czytać? Ja to tak kupiłem właśnie, takim smarkiem byłem. Wiem, że mi ktoś powiedział, jak zobaczył tę książkę u mnie, to że skąd jak tą książkę mam, nie? Hmm. Tak trochę przypało, a potem już poszło. No ja tak miałem, że gdzieś u mnie w domu był pierwszy King. To nie było tak, że się wybrałem na łowy i go upolowałem, tylko gdzieś tam był. Ale też wtedy tak na tym etapie przypuszczam, że to były też jakieś lata 90. Mniej więcej, jak ty kupowałeś Lśnienie, też nic mi to nazwisko wtedy nie mówiło. No. Znaczy mówiło mi, że się pojawia i że jest często widywane gdzieś, a ja od takich rzeczy generalnie stroniłem, więc w ogóle mnie to nie interesowało. No, ale wracając do twojego pytania, ta najnowsza książka na przykład mnie się bardzo podobała. No lata czekałem na takiego Kinga. Czyli? To jest baśniowa opowieść. Chyba. To Billy Summers, nie? Billy Summers był wcześniej. A teraz ostatnio była baśniowa opowieść, o ile dobrze tłumaczę. Nie wiem, ale chyba tak brzmiał polski. W porządku. Nie wiem, czy na Wikipedii w każdym razie polskiej nie widzę w jego książkach. Ale okej, ostatni jest Billy Summers. Nie aktualizują tak często jak twoje Wikipedii. Dranie. Ale to, czekaj, bo mam to zanotowane, a to jest w sumie trochę powiązane z tym, co wcześniej powiedziałeś o Kingu. I chciałem cię o to zapytać. Czy przechodzi, bo ja wiem, twoje pisanie jest rzemieślnicze, jest komercyjne, jest dla ludzi, którzy chcą takiej literatury, ale czy przechodzi ci, i to nie jest, wiesz, podpuszczanie, to nie jest, wiesz, takie pytanie z tezą, ale czy przechodzi ci przez głowę, żeby spróbować napisać coś, co ludzi za twoim nazwiskiem pociągnie w stronę czegoś trochę trudniejszego. To trochę bardziej ambitnego w czytaniu, nie? Trochę bardziej wymagającego podczas lektury. Bo jesteś jedyną osobą faktycznie w Polsce, która ma szansę te rzesze... Bo to, co już zrobiłeś i robisz, to moim zdaniem robisz świetnie, sprawia, że ludzie, którzy nie czytali książek, czytają książki. No też, na pewno. No ale tak, wiesz, wydaje mi się, że wiele jest wymiarów. Ja nie mówię, że to jest jedyny, nie, broń Boże, ale mi chodzi o ten konkretny, że są ludzie, którzy, i wiesz, no też widzę, jak czasem udostępniasz na storiesach regały twoich czytelników, nie, że tam bardzo często bywa tak, że to jest regał zdominowany przez twoje książki i stoją tam też jeszcze jakieś inne książki, tak, ale to jest regał Remigiusza Mroza, więc to jest plus, absolutnie moim zdaniem. I teraz ty jesteś też szansę pociągnąć tych ludzi, przynajmniej część, w to, żeby spróbowali trochę, bo to nie jest literatura, która wymaga od czytelnika... to jest literatura, która mnie obudzi. Jak sobie wezmę wieczorem... A tak wczoraj czytałem. Wieczorem się położyłem, wiesz, w łóżku z kabalistą. Wiesz, Karolina mówi, może seks? Ja mówię, nie, kochanie. Teraz mróz. Ona mówi, naprawdę? Znowu? W zeszłym tygodniu z pierwszej piłki? Ja mówię, tak, kochanie. I czytam sobie i wiesz, i to nie jest rzecz, która mnie usypia. To jest rzecz, która trzyma, tak? To jest rzecz, którą się czyta i póki faktycznie nie powiedziałem sobie, dobra, idę spać, no ale literatura bardziej taka, wiesz, wymagająca sprawia, że no, tak oczko czasem się przymyka i wieczorem czytanie takich rzeczy jest... Piękna definicja. No, ja tak mam, że trochę coś takiego, tak oczko się przymyka, łatwiej idzie spać, nie? Ja też często przy takiej literaturze, no, nie wiem, jak ją nazywać, wymagająca, no może, no... Ale wydaje mi się, że każda książka może być wymagająca w pewnym sensie i ja też lubię myśleć o swoich książkach jako trochę wymagających i wiesz, możesz je czytać tak, że przewracasz po prostu strony i dużo osób tak robi, ale możesz też podejść do tego, no tak jak się generalnie podchodzi do literatury od, nie wiem, od kiedy literatura powstała, czyli jest to jakiś... To, że składasz te słowa i bez względu na to, jak szybko te kartki lecą, no to coś dzieje się w twojej głowie, no. Zawsze jakaś refleksja tam się pojawia. Zawsze jakiś efekt psychologiczny też to na ciebie wywiera, a im bardziej się wkręcisz, im szybciej czytasz, tym większa jest immersja i tym bardziej wydaje mi się, że trafia to do jakichś zakamarków twojego umysłu. No jeżeli zaczynasz się tak, wiesz, utożsamiać z bohaterem i już się tak naprawdę utożsamić, zależy ci na jego losach i on później staje przed jakimś dylematem, tak jak jest na przykład w przypadku kabalisty. No nie chcę spoilować, ale jest taka moralnie bardzo dwuznaczna sytuacja. Znaczy, co się spina w ogóle z serią, nie? Spina się z serią, tak, rzeczywiście, ale ja tego wcześniej nie planuję, to tak samo się napędza. I tak samo język trochę się samo napędza. No nie wiem, czy akurat masz takie wrażenie, że stylistycznie jest trochę inaczej pisane niż z pierwszej piłki, ale taki był przynajmniej zamiar. Jest. Tak, to czuć. Zwłaszcza, że mam te książki obok siebie, to absolutnie czuć, że to czyta się wolniej. To jest dla mnie najmniejszy komplement. Tak. Bo tak, takie jest zamierzenie, ale to zamierzenie wynika nie z tego, że ja sobie usiądę i rozpiszę książki, tak jak Zygmunt Miłoszewski, teraz robię to i napiszę o tym, tylko siadam do książki. Wasze prywatne porachunki załatwiacie poza moim studiem, poza tym nie przyszedłeś tu z pączkami żadnymi. No nie przyszedłem, no, ale oglądałem waszą rozmowę, bardzo ciekawa. No nie? Bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem o Zygmuncie, których nie wiedziałem wcześniej. No i właśnie taki to jest program. Także polecamy. Natomiast ja mówię o tym w tym kontekście, że Zygmunt jest taki bardzo... zorganizowany stylistycznie i w ogóle odnośnie do swojej kariery, a ja działam bardziej w taki sposób impulsywny. Więc siadam do pisania takiej książki i mam tylko pierwsze zdanie najczęściej. No ale później to jakoś wszystko samo się narzuca i ten dylemat i ta forma i tak dalej. No i jest tak, że jak już się wkręcisz, nie wiem w którym momencie to się pojawia, ale pewnie gdzieś mniej więcej w połowie książki jest taki naprawdę solidny dylemat moralny, którego ja nie do końca potrafiłem rozwikłać jako ja, wchodząc w buty bohatera. No, łatwiej mi było posługiwać się tym schematem charakterologicznym Gerarda, bo wiem, jak go zagospodarować. I taka postać zazwyczaj jest łatwiejsza w obsłudze niż ty sam, więc łatwiej też się takie rozważania snuje. No ale gdybym ja był na jego miejscu, to ni cholery nie wiem, co bym zrobił. No i właśnie to są te takie rzeczy, które wydaje mi się, no, wymagają od ciebie czegoś i może być tak, że jak trafiasz na coś takiego, to zatrzymujesz się i zastanawiasz się przez moment, a może po prostu przeczytasz książkę do końca i też gdzieś coś z tobą zostanie. To ja mega subiektywnie na to odpowiem, bo myślałem właśnie naprawdę o tym wątku, czytając z pierwszej piłki trochę bardziej niż przy Kabaliście, że właśnie to, o czym mówisz, czyli I co jest trochę tym magicznym składnikiem literatury, w przeciwieństwie na przykład do filmu czy serialu, gdzie no, ten element wyobraźni jest jednak trochę mniejszy, no bo widzisz bohatera, nie wyobrażasz sobie go, widzisz, co on robi, tak? Te rzeczy poza kadrem, które czasem w filmach mają zostawiać nam te pole do wykorzystania wyobraźni, jednak są mniejsze. To tutaj wydaje mi się, że i to wypływa wprost z twojego stylu pisania, że ty zostawiasz mniej miejsca na tego typu meandrowanie wyobraźni, ponieważ u ciebie w drabince stylistycznej wyżej jest wartkość akcji, no bo żeby na przykład zbudować bohatera, czasem potrzebujemy tych pobocznych wątków trochę więcej, albo takich, no może czasem nużących opisów, albo retrospekcji, które gdzieś tam się pojawią, które będą osobnym rozdziałem, żeby coś tam się podziało, żeby... I wtedy nam w głowie czytelnika buduje się obraz, który sprawi, że 300 czy 500 stron później my sobie powiemy, okej. U ciebie tego jest mniej. Przynajmniej znowu, bazuję oczywiście na tych dwóch książkach. Jeżeli w innych jest inaczej, to broń Boże. Ale mówię o tym, że gdzieś, że może w przypadku Edlinga na przykład, kiedy mamy 4 książki, to wtedy, nie? Że to nam się buduje, bo poczytałem Behawiorystę, Iluzjonistę, Ekstremistę i teraz w Kabaliście, te nazwy są też dobre. Tak, bo ich nie można wymieniać po kolei, nie musisz je oddzielnie. Teraz jest 4. tom Kabalista, były wcześniejsze tomy. Dokładnie. I to może, ale to jest, wiesz, to jest, ta książka ma 400, prawie 500 stron, nie? Czyli mamy 2000 stron w sumie. To jest też trochę za dużo, żeby aż tak... No bo to wymaga już od czytelnika tej, być może tej znajomości poprzednich części. A wydaje mi się, że da się to też zrobić na mniejszej przestrzeni, czyli na przestrzeni jednej książki, na przykład 400 stron, tylko że to wymaga innej stylistyki. I znowu, to nie jest zarzut. Ja mówię o moim subiektywnym odczuciu, czyli jakby to, że ty wybierasz wartkość nad to meandrowanie, to jest totalnie fair, ale na przykład mnie to odebrało właśnie możliwość trochę związania się z bohaterami. No tak, no bo witamy w ogóle... w kanale literackim tak. W ogóle. Totalnie. Tak to teraz będzie. Teraz już jest... To jest poważny program, się zmieniło bardzo od roku. A później będziemy razem prowadzić i będziemy zapraszać kolejnych pisarzy. Nie, teraz ja będę pisał książki. Dobra. No, tak też możemy zrobić. Nie no, słuchaj, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo ja od początku swojej kariery spotykam się z tym słowem wartkość akcji. Dla mnie to jest tak abstrakcyjne w ogóle. No jak, stary, to jesteś ty. No tak, tylko wiesz, dla mnie to jest po prostu, no... Czytasz inne książki czasem? No i to dosyć często. No to wiesz, no to powinieneś to czuć. Ale ja tego w ogóle nie postrzegam w tych kategoriach, bo tak jak ci mówię, dla mnie to jest po prostu jakiś rodzaj motywowania samego siebie, żeby pisać dalej. I nie myślę świadomie o tym, że to musi być tak albo inaczej. I jak powstaje książka w ogóle, to mam poczucie ogromnego meandrowania. Tylko że jak zaczynam meandrować, na przykład weźmy jako przykład Iluzjonistę. Mhm. Tam chciałem zrobić wątek, znaczy połowa tej książki to są retrospekcje w ogóle. Okay. Z czasów PRL-u, kiedy była jeszcze kara śmierci, bo zależało mi na tym, żeby tam właśnie taka kara groziła pewnemu sprawcy. I chciałem to załatwić retrospekcjami. Zacząłem sobie meandrować w 1988 roku. Tylko że jak zaczynam meandrować, no to zaraz docieram do takiego miejsca właśnie, że muszę napisać tak, żebym chciał dalej pisać. I to się być może przekłada na to, co nazywasz wartkością akcji. Czyli każdy wątek meandrujący staram się tak dopasować, żeby no nie wpłynął na tempo całej akcji. Mniej więcej, no. Okej. No, tak jak mówię, ja się tu nie czepiam, bo ja rozumiem, kupuję to, no mówię ci stary, no przeczytałem te książki tak, że dobrze mi się je czytało. No, widziałeś, że wysłałem ci zdjęcie z łóżka w ogóle. No, w łóżku. Wyjątkowe. Wiesz, jakby na brzuszku, milutko. Miałem się z nikim nie dzielić wprawdzie. Tu herbatka, wiesz, tu nowy mróz. Karolina przychodziła i tak na pewno, no tak. Więc ja się nie czepiam, ale nie, naprawdę, no... naprawdę się cieszę, bo to mi daje, to jest ciekawe, bo to mi też daje coś takiego... Co mi też mówi o twoich, coś mi mówi o twoich odbiorcach, nie? Też fajnie się to czyta w kontekście takim, że widzę, że Kabalista i Z pierwszej piłki trochę noszą w sobie takie znamiona, że ty już, czy to jest może błędne wrażenie, piszesz pod hipotetyczną ekranizację, bo trochę też tak to się czyta. A, no to nie, to tego w ogóle nigdy nie mam w głowie, bo bym się zajechał po prostu. Ale to nie musi być uświadomione. A, bo z tyłu głowy może gdzieś jest, no. ale na gruncie świadomości na pewno nie. Chociaż wiesz, z drugiej strony ja działam tak, jak zawsze działałem, więc no, mnóstwo książek napisałem jeszcze bez w ogóle jakiegokolwiek kontaktu z ekranizacjami. Więc to też pewnie jakoś uformowało cały ten mój proces twórczy i się trzymam tego do dzisiaj. Więc nie wiem, czy tam... No to trzeba by przeanalizować, jak te stare książki wyglądały jak nowe i czy jest jakaś różnica w ogóle. Może nie ma różnicy. Ale... Pod kątem tego, czy to byłoby ekranizowalne. Ekranizowalne, tak. Mm. Ale generalnie, no nie wiem, to wszystko, o czym mówię, sprowadziłbym do takiej jednej zasady, że każde słowo u mnie musi być po coś. Mhm. Nawet jak meandruję, no to właśnie no to musi być. No i to jest właśnie wartkość akcji. No może, tylko ja nie jestem w stanie tak to postrzegać, bo to dla mnie rozkłada trochę ten cały proces na jakieś takie czynniki takie bardzo chłodne, no wiesz, wartkość akcji, nie wiem, jakaś... Ktoś sobie powiedział, że u ciebie jest bardzo dużo odsetek dialogów, a dialogi zwykle... Znaczy, ja postrzegam dialogi albo jako trochę taki wypełniacz... No wiem, to jest okropne. Ja też to mam w sobie, ale zżymam się sam na to. Czemu? Dlatego, że dialog... Myśliwski dużo o tym mówi, że... No zaraz. Czym ma być książka? Mową. A dialog czym jest? Mową. No tak, ale to, że coś jest mową, nie oznacza... Stary, no jak spotkam sąsiadkę na klatce... No nie jeden do jednego, wiadomo. Jak spotkam sąsiadkę na klatce i gadam o tym, jaka jest pogoda, to jest mowa, ale to nie popycha akcji w żadną stronę. Nie, no wiadomo. Więc oczywiście dialog jest albo funkcja ma... Ale mówimy o formie, a nie o meritum, nie? No właśnie, no bo o czym może być dialog? U ciebie dialog często jest po to, żeby wykorzystać i włożyć tam nawiązania różne popkulturowe, z których słyniesz. Bo zwracasz na nie uwagę, ich tam jest, wiesz, parę nie ma ich na dużo, książkę, ale są i są w takich punktach, gdzie trochę tak, wiesz, robią ci taką lampeczkę w głowie, że no tak, nie? To jest jedno, a dwa, popychają akcję do przodu. No tak, to prawda, no zawsze staram się, żeby były po coś. No ale mówimy o tym, że ty w swoim tym systemie literackim, aksjologicznym jednak narrację stawiasz wyżej niż dialog. Podczas gdy Myśliwski mówi, że no zaraz, ale dialog jest narracją. Że nie powinniśmy tego w ogóle rozgraniczać. Bo ja też tak mam. Mhm. Jak na przykład widzę książkę, jak piszę w ogóle i piszę sobie narrację, piszę i nigdy nie mam czegoś takiego, że myślę, o już dobra, trzeba by dać dialog. Ale w drugą stronę, jak piszę jakieś dialogi, to często mam tak, że nie nie może być tak dużo dialogów, zaraz. Bo też mam tak zakodowane w głowie i ma tak wiele ludzi właśnie, że postrzega dialogi jako coś gorszego, no ale jeżeli weźmiesz taki na przykład traktat o łuskaniu fasoli, no to tak naprawdę to jest nie tyle dialog, ile w ogóle monolog. Monolog, to taki... No więc, długi. Więc bardzo długi. Monolog. Znaczy nie aż, nie, no jak na Myśliwskiego nie aż taki długi. Ja to przeczytałem. No ja myślę, że powinieneś, bo to nie, bo ja pamiętasz, czytałem. To, no. Nie, czytałem, ale nie wiem, czy go dokończyłem. Wiem, że mi się bardzo ta książka podobała, ale też właśnie miałem takie mielizny i to była taka trochę walka. Ona jest fajna pod tym względem, że można ją czytać albo tak właśnie szukając mielizn, albo po prostu lecąc. No mnie się ona kojarzyła z takimi opowieściami, które snuje to pokolenie jedno czy dwa wyżej z czasów wojennych. I wręcz słyszałem nawet momentami jakiś, nie wiem, głos mojej cioci, która opowiadała tam o podobnych sprawach w ten sam sposób. I pod tym względem ta książka jest ogromnie gawędziarska w ogóle. I możesz przez nią po prostu przelecieć. Ale możesz czytać tak właśnie, że trafiasz na takie refleksyjne mielizny, powiedzmy. Że on cię jednym zdaniem zatrzyma, no i siedzisz. To prawda. W ogóle nie powiedziałem jeszcze na samym początku, że my się tutaj widzimy. Jest, co? 2 lutego. A, właśnie. Zapomniałem, że powinniśmy zacząć od naszej tradycji, nie? To przypomnijmy. Za pierwszym razem, jak się widzieliśmy, to wybuchła pandemia. Miesiąc później chyba, nie? Czy coś takiego. No to już... Nie, pandemia już trwała, tylko jeszcze nas nie pozamykali. Tylko jeszcze nie wiedzieliśmy. Nie, bo jak się spotkaliśmy, to pamiętam, że kaszlałeś i że się śmiałeś, że wróciłeś z Chin czy skądś tam. Więc to był jeszcze tak. To był jeszcze taki moment, że się można było śmiać. Opisz to z jednej swoich kuźwa książeczek, takie śmieszne. No. Nie, no faktycznie, że wróciłem skądś i że widziałem więcej osób na lotnisku w Los Angeles w maseczkach. To tak mogło być. Ale jeszcze nie było przypadków potwierdzonych w Polsce. Chyba końcówkę stycznia się widzieliśmy. No w zeszłym roku się widzieliśmy, to był nie wiem, który lutego, czy końcówka też stycznia. No to wiadomo, co się wydarzyło. Wybuchła wojna. Tak. Dziś jest, drodzy Państwo, 2 dzień lutego 2023 roku. Widzimy się znowu. To już chyba ostatni raz. A w ogóle ja nie powiedziałem, jestem dzisiaj po 2 szczepionkach. Tak, to prawda. Jestem trochę się czuję przymulony, nie czuję się tak źle na szczęście jak Karolina, z którą rozmawiałem, która z kolei mi mówiła, że czuję się jakby miała mini-covid. No ja mogę potwierdzić, bo widziałem, że cierpisz po prostu. Byliśmy szczepieni na to samo. Jak się przytulaliśmy na dzień dobry, to trochę cię bolało. W innych sytuacjach. Ale to tylko mam dur, brzuszny, tężec i coś tam, więc powinno być okej. Okay. No ja też jestem lekko przymulony, bo byłem na ramówce Polsatu. Jak było na tej ramówce Polsatu? Podobało mi się bardziej niż na ramówkach TVN-u, bo ramówka TVN-u trwa tak chyba 3 godziny z okładem. Tak? No. Więc siedzisz tam i po prostu siedzisz i oglądasz i kolejne. Fajnie. Tak, no są ludzie z hotelu Paradise, więc w ogóle super. Klaudia Eldursi sobie tam się przechadza. No, w Polsacie niestety nie, bo tam jest Love Island. Ale jest Edek, tak. Jak wiemy... No, tak. Pan Edward oczywiście taki żart. Tak, z panem Edwardem sobie uciąłem nawet krótką pogawędkę. No widzisz, starzy znajomi. Lata się zmieniają, telewizje się zmieniają, no, ale zawsze w komisjach. Ale czy ty współpracujesz z jedną i z drugą stacją? Czy jesteś jedynym szczwanym lisem na tej polskiej ziemi, który potrafi współpracować z obiema stacjami? Chyba na to wychodzi, że rzeczywiście tak jest. No, no i to są te 2 sroki słynne i to są ich ogony. No widzisz. A jeszcze mam na tapecie Netflix i inne te rzeczy. Więc... No tak. No wiesz, trochę jest materiału do zagospodarowania, nie? No wiesz, ktoś to musi zekranizować, póki jest jeszcze warte tego, nie? No tak. Później się przeterminuje wszystko. I no tak. Wiesz, w jakimś tam sensie... Ja wiem, że po zmianach scenariuszowych oczywiście wszystko można dostosować do bieżącego roku, ale twoje rzeczy są osadzone, nie? W rzeczywistości. No są, chociaż z Wotum nieufności był taki problem, bo ja to pisałem gdzieś chyba 2016 albo 2017, więc już trochę czasu minęło. Tam było dużo wątków takich okołorosyjskich, między innymi z prezydentem Rosji, więc w ogóle mieliśmy zagwozdkę, co z tym zrobić. Bo jak kręciliśmy, no to praktycznie... Chyba tuż po wybuchu wojny. Czy tej eskalacji tak naprawdę wojny, która już trwa od dawna. Nie? No więc założyliśmy tam taki optymistyczny scenariusz, że po prostu prezydent Rosji, ten, który jest u nas obecnie, w serialu już został obalony. No, a kto nam zabroni? Nie, no dobrze. No co? A jak się spełni, to będzie znowu, że Remigiusz, tak, ruski agent, wiedział. Wiedział, nie powiedział. No tak. No, więc robiliśmy tam już taką wersję, że Rosja jest już lekko osłabiona, że już nie trzeba się tak z nią liczyć. Okej. Taki wariant optymistyczny założyliśmy. Bardzo słusznie. A ty oglądałeś w ogóle? Wotum? No. Nie. A. Czemu miałbym oglądać? Nie wiem, polecałeś w lesie, to myślałem, że może zobaczyłeś. Ja nigdy nie polecam. Co ty myślisz, że to czytałem? Okay. Stary, włożyłem zakładkę w losowym momencie i ty to po prostu kupiłeś. Nie, bo tam ten twój współprowadzący w tym programie, tym rozrywkowym. Kto? Którym? Ten współprowadzący, tym rozrywkowym. Współprowadzący? No jestem tak. Panem, jestem królem TVN-u. Ale masz ten taki program tam na tych YouTubach. Pierwsze słyszenie. Tylko no siedzisz z takim tym... Ja siedzę. No... Ja za nic nie siedzę, proszę pana, ja nie handlowałem. No jest tam takie coś. Lekko niczym. Lekko niczym niekryty, stronniczy. Coś. Ja mam słabą pamięć, wie pan. Ale podoba mi się, bo to jest kolejny raz, gdzie ktoś to może Powiem ci szczerze, ja to bym już lekko stronniczego nie mógł kręcić. Ja już jestem w innym miejscu swojej kariery. Ja już nie wyobrażam sobie, że mógł, wiesz, w dwóch chłopaków mogłoby się śmiać po prostu z różnych rzeczy. No. A to twoje obecne miejsce w karierze, to znaczy tak jest? Nie, po prostu zrobiłem to, żeby znowu ktoś mógł wyciąć. Okay. No, wiesz, tak jak słynny fragment z Kasią Gandor. Myślałem, że masz do tego jakąś teorię, ale widzę, że nie. Że to było tylko pod taki Ja nie mam żadnych teorii, stary. Ja już staram się żyć dzień po dniu po prostu. W sumie tak jak ja. Tak? Tak, ale mówiłem o tym Wotum, bo Włodek oglądał i mu się podobało. No, tak. No, to myślałem, że jakoś wpłynął na ciebie. No, zresztą. Szczególnie, że robiłeś reklamę. Nie wiem, czy oglądasz... Ile było podejść do tej reklamy w ogóle? Nie idźmy tę drogą, Sabo. Sabo, nie idźmy tą drogą. Mógłbyś kiedyś taki director's cut zrobić. Współpraca poszła gładko w ogóle bezproblemowo. Ale mógłbyś mi podesłać chociaż ten. Dobra, to następnym razem dostajesz taki raw cut. No. Dostajesz taki 3 godziny Blu-ray. Coś o Kasi Gandor mówiłeś. Nie o Kasi Gandor. Wyleciało w pizdu, nieważne. To już nie wróci. Ale wróćmy do czegoś ciekawszego. Wróćmy do ciebie. O, świetny pomysł. Wróćmy do ciebie. Pięknie wygląda. W ogóle poszła już ta twoja marynarka na woźb, czy jeszcze się licytuje? Za ile poszła? No za tyle, za ile mógłbyś kupić całkiem niezłą marynarkę, czyli 7600. A to jest i tak mniej niż mój stół z Impo. Dziękuję bardzo. Oj, bardzo dobrze. No to był Pull&Bear, w ogóle mnie to mnie to za serce chwyciło, że napisałeś to... Ty chyba napisałeś o Markowa, nie? Tak, wiesz, szyte na miarę przez Pull&Bear. Wow. Aż się czasy pozmieniały. Marynarka jest beznadziejna kompletnie. Ale nie no... Miała łaty? Powiedz, że miała łaty. Tak, ma. No łaty, ale nie, no ma dla mnie wartość sentymentalną, bo rzeczywiście w tym jeździłem na wszystkie spotkania autorskie. A poza tym, wiesz, to było tak, że miałeś jedną marynarkę? Nie, to było tak, że nie miałem żadnej marynarki. Wszedłeś do sklepu Pull&Bear, bo to się kojarzy z marynarkami. Gdzieś. Nie, bo ja miałem wtedy taki okres... To była promocja dla maturzystów. Dokładnie tak było. Nie, bo miałem wtedy taki okres, że garnitury, nie. Bo na studiach byłem bardzo progarniturowy. No, przed studiami też. No tak, byłem na prawie, ale nie chodziłem na co dzień. Przed studiami byłem też bardzo garniturowy, bo chciałem być politykiem. Więc jak tylko była okazja, to się wbijałem w garnitur. No taki był mój plan życiowy. To ja tego wątku nie znam. Zresztą po to poszedłem w ogóle na studia administracyjne, a później na prawo, żeby się... Ale naprawdę budziłeś się rano. Już byłeś w garniaku oczywiście odprasowany. Oczywiście. Otwierałeś oczy. Na ścianach twojego pokoju wisiały plakaty Aleksandra Kwaśniewskiego, Leszka Millera, Ryszarda Kalisza, tak było, Józefa Oleksego. Jak nic. Patrzyłeś na przykład na taki wielki plakat rządu Jana Olszewskiego i mówiłeś, hatfu, tak jak wy być nie chcę. No. Nie, tak, naprawdę chciałeś być politykiem? A jakiej partii? Do kogo ci jest najbliżej politycznie? Teraz? To będzie w Polsce do nikogo mi nie jest blisko. Zresztą jak się nad tym zastanowić, to chyba nikomu do nikogo nie jest blisko, bo te partie są generalnie mało światopoglądowe. Znaczy może mało konkretnie światopoglądowe. Jeżeli w Polsce ci nie jest do nikogo blisko, to znaczy, że trudno by ci było zrobić tutaj karierę polityczną. No teraz na pewno. No. Jak się nosiłem z tymi zamiarami, to rzeczywiście to, a może to nie były zamiary, ale takie bardziej marzenia. Rzeczywiście marzyłem, że to tak chciałbym spędzić swoje życie. Oh, wow. Więc wiesz, siedziałem z książkami politycznymi, czytałem jedną za drugą. Co to są książki polityczne? No nie wiem, albo jakieś takie dotyczące, pamiętam, że się przygotowywałem, jak Obama startował. To były takie, nie, czy jak już został prezydentem, tak, pierwsza kadencja. Jak został prezydentem, to czytałem jakieś opracowania tam tych wszystkich spin doktorów, które analizowały, no bo wiesz, to była przełomowa kampania. Tak, no, oczywiście, tak, yes we can. Tak zaangażował w ogóle internet, że to wcześniej nie widzieliśmy, przynajmniej nie w takiej postaci. No to takie rzeczy czytałem, jakieś typowo warsztatowe, czytałem jakieś tam wspomnienia różnych polityków, no coś, co się dało. Churchilla, przemówienia. To wiadomo. Jakieś takie typowo branżowe książki, typu, nie wiem, Jerzy Regulski, który zbudował u nas no, takie zręby systemu demokracji lokalnej. Miał taką książkę Polska Samorządna, gdzie opisywał tam gminy, powiaty, województwa. Mniejsza z tym. W każdym razie czytałem wszystko, co było. To jest ten typ książek, przy których się usypia szybko. To tak. To jest to, do czego aspiruję. Tam jest odpowiadając mało za twoje pytanie. Bardzo. No, a tak poza tym to się uzbrajałem w tygodniki. Co tydzień kupowałem Newsweeka, Wprost i Politykę. Czyli to były te lata 2007-2008, tak? No, chyba tak. Jeżeli nie wcześniej. Bo może to jeszcze było przed tym, jak Newsweek zaczął wychodzić w ogóle. No w każdym razie robiłem czasami za Tomasza Lisa, nie? No, nie zapominaj, tak, że to jakby czytałeś taki Newsweek, to było takie jeszcze. Oczywiście, tak było. Więc tak patrzyłem, starałem się patrzeć z każdej strony sceny politycznej. Później nawet przygotowałem sobie takie dossier, w którym był mój plan na kampanię. Chciałem zacząć od samorządu, więc miałem wszystko zaplanowane i tak na kanwie właśnie tej kampanii Obamy rozplanowałem. Rozplanowałem wszystko. O Boże. Zamknąłem to w teczkę i poszedłem do biura poselskiego ówczesnego marszałka Sejmu, no bo chciałem tak, wiesz, z grubej rury wejść. Sejmu jakiego Sejmu? No naszego. Sejmu czy Sejmiku? Naszego Sejmu. Sejmu normalnego, co jest tutaj za rogiem? No tak, bo był też posłem, więc... Miał dyżury poselskie, więc wymyśliłem sobie... Kto był wtedy marszałkiem? No nie powiem ci, bo by wyszło, do której partii wtedy chciałem... No weź, powiedz, już minęły lata. No nie, bo partia dalej istnieje. No i co z tego? No, ale to wtedy poszło... No weź. Nie, bo później mi to przypiszą, a ja już tej partii nie lubię. No spoko, no ale żadnej nie lubisz. No powiem ci na poza anteniu. No ale to się da sprawdzić w takim razie. No dobra, to jak już ktoś sprawdzi, to trudno. A wtedy nie sprecyzowałem, który to był rok. W każdym razie poszedłem do niego. No nie sprawdzaj teraz. Sprawdzam. Jak nie chcesz powiedzieć... To ja poczekam. No dobra, no ale jesteś. Poszedłem Sejmu, do niego. Czyli to jest za... Ale mógł być wicemarszałek. No nie, bo albo to był... Panie marszałku, albo to był pierwszy PiS. Wicemarszałków. Nie był to pierwszy PiS. Ale marszałek nie musiał być z partii rządzącej przecież. Nie musiał. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie meritum jest takie, że miałem wszystko pięknie przygotowane. Do Marka Borowskiego. I byłem przekonany, że po prostu jak tam wejdę z tym planem... Ty draniu. To... Teraz mi to nie da spokoju, no dobrze, no. A to później zrobisz research. Byłem przekonany, że jak mu to pokażę, no to wiesz, nie będzie mógł tego zignorować, no bo kto przychodzi z takim gotowym już wszystkim. I to jeszcze było jakoś chyba przed wyborami, jakimiś tam, więc miałem jeszcze kilka pomysłów dla partii w ogóle. Wtedy co już wygrała Platforma. Czyli to był PiS, to było za rządów PiSu? Nie, to nie było za rządów. Jeżeli było przed wyborami, to były rządy PiSu, pierwszy PiS. Potem było, no jak nie? No ale nie podałem ci daty dokładnej. Tak strzelasz, że 7-8, a ja mówię, że może wcześniej. W każdym razie, ty pozwolisz mi skończyć wątek? No bo jakbyś powiedział, do kogo poszedłeś, byłoby dużo łatwiej. No bo szedłem do niego i miałem wszystko przygotowane. I byłem pewien, że będzie po prostu tak urzeczony tym wszystkim, że od razu da mi miejsce na listach wyborczych. Jedynkę. No. Wow. Nie, no tam miałem oczywiście plan, nawet chyba miałem propozycję, gdzie na liście mógłbym się znajdować w Opolu, co zrobię, gdzie pójdę, na jakiej zasadzie będę głosy zdobywać. No, wszystko tam było ładnie wypisane. No i przyszedłem z tą teczką, oczywiście ubrany odświętnie. Tak, w Pull&Bear. Nie, to chyba Reserved jeszcze. Dobrze, że nie Ravel. No i przyszedłem i zastałem tam tylko taką panią jakąś typu Halinka Grażynka, która sobie popijała kawę i mówię, dzień dobry. Ja przyszedłem, mam tutaj gotowy plan. Ona tak, wiesz, popatrzyła na mnie jak na największego debila. I mówi, nie ma pana marszałka dzisiaj. Ja mówię, jak nie ma? Przecież od 10 do 14 ma dyżur poselski. Proszę pana. Proszę pana. Tutaj obok jest hotel poselski. Tak, no więc wtedy się dowiedziałem, że mimo, że posłowie mają obowiązek się stawiać na dyżury poselskie, to się nie stawiają. W dodatku było tam pusto, więc nikt nie był takim frajerem jak ja, który sądził, że rzeczywiście gość się pojawi. O, wow. Więc pani odesłała mnie do biura partii przy Marszałkowskiej chyba. No i poszedłem z tym swoim był lepszy z historii polityki, to bym wiedział, że jaka partia, no, nie? No tak. A do Platformy musiałeś iść, no przecież do Platformy szedłeś. No, nie wykluczamy, no. Do Platformy nie szedłeś na bank. Nie potwierdzę, a też nie zaprzeczę. Do Platformy, no przecież nie szedłeś do PiSu. No na bank, nie, jeżeli szedłeś do PiSu. Nie, jakbyś szedł do PiSu, to byś się nie przyznał. Nie, nie przyznałbyś się, jakbyś szedł do PiSu. Aha. Szedłeś do Platformy, no nie szedłeś raczej do SLD. Mhm. No do PSL-u też nie szedłeś, do Platformy szedłeś. I coś mi mówi, że tam Opole, to tam zawsze Platforma też wygrywała, bo też nie, szedłeś na spytki do posła, który jest z okręgu, w którym ta partia nie wygrywa notorycznie. No tak, to było bez sensu. A później się okaże, że to była samoobrona. Nie, to już były czasy po samoobronie. No już chyba tak. Lepper już pewnie nie żył, ja nie pamiętam, który to jest rok, ale... No jakoś świeżo po... Bo wcześniej były rządy PiS, samoobrona LPR. Roman Giertych, mundurki i tak dalej. To była moja inspiracja dopiero. To by była ta Liga Polskich... Czyli chciałeś być... I co ukróciło twoje zamiary? No właśnie ta pani Grażynka? Tak. Wiesz, że ona tam pewnie żyje i tam pracuje. Bo no ona jest, na 100% tam dalej. Bo ona nie jest przyklejona do marszałka, tylko ona jest przyklejona do bycia kim? Sekretarką? No tak, sekretarką. No i więc poszedłem do tego biura, gdzie wszyscy śmiertelnicy w ogóle się zgłaszali. Tam po prostu był taki tłum ludzi, że stwierdziłem, że nic tu po mnie kompletnie. Pani mi dała jakiś druszek do wypełnienia. Mhm. Pani, jakaś dziewczyna młodsza ode mnie, która tam pewnie z młodzieżówki partii była. No i powiedziała, żebym wypełnił druczek. A ja mówię, że mam tutaj całe przygotowane. Mógł komuś pokazać. A tutaj nikogo nie ma. Tylko my tu jesteśmy. Oni wszyscy w tym hotelu poselskim byli. No i to mi dało do myślenia. No a później jakoś tak się potoczyło, że to poszło w zupełnie innym kierunku. To jest bardzo ciekawe, że byłeś tak przygotowany, żeby tutaj wejść w szeregi. A no wiesz, ja zawsze się do wszystkiego przygotuję. Ja wiem. To nie twierdzę, że to był problem, tylko że tak faktycznie, jak opowiadasz nawet, to przebija z tego taka nuta... takiej realnej, wiesz, takiej chęci zmian, takiego jest weekend, nie? Tak, no w tym swoim planie miałem tak, wiesz, trochę ideologicznie napisane. O mój Boże, ale byś spadł z tego poziomu ambicji na poziom realpolitik polskiego. No, na pewno. O Jezu. Wzięliby cię na pierwszą wódę po prostu w hotelu poselskim i byłoby tak, zaraz panowie, ale mieliśmy... Remigiusz, usiądź. Panie pośle. Ja panu nie przerwałem. Tak by to było, no. Ale pamiętam już te wielkie emocje, jak pojechałem do Sejmu. No. Na którymś tam roku studiów była jakaś wycieczka. Jezu, jakie to było niesamowite. Ja nie byłem w tym miejscu. No nie jest to jakoś specjalnie piękne. Na sali nie było. Byłem w Sejmie, ale nie byłem na sali. No architektonicznie to jest dosyć przytłaczające, wydaje mi się, nic wielkiego. Mhm. Sala też pewnie zupełnie obiektywnie nie robi żadnego wrażenia, ale dla mnie wtedy to było, wiesz, stałem tam na tej grzędzie i patrzyłem po tych miejscach, po tym tramwaju rządowym, tak zwanym, się kiedyś tam usiądę. O. No dobra, a teraz no z takim kapitałem jedyneczka to stary. Każda partia cię bierze, myślę, z pocałowaniem pierścienia cię biorą. No i potem co? Ministerstwo Kultury, cyk. Cyk, tak. No bo co innego? No ale stary, ja to totalnie widzę. Ja tego w ogóle nie widzę, powiem ci. Totalnie to widzę. I ty próbujesz coś zmienić i oni się tak tłamszą i tak gniotą. I ty próbujesz coś zrobić, a oni mówią nie, nigdy. No bo to trochę tak wygląda, nie? No tak, to jest smutna rzeczywistość. No. Dlatego dobrze, że nie poszedłem w tym kierunku. Nie miałbyś co czytać. To prawda. Nie miałbym czasu pisać. Miałbym za to, za co cię nie lubić najpewniej. Najpewniej tak. No. A masz znajomych, którzy poszli do polityki? To już bez nazwisk może być. Bez nazwisk. Nie, mam parę osób, z którymi konsultowałem Wotum i te inne rzeczy, ale tam się kontakt nawiązał już po fakcie. To znaczy ich poznałem, jak już byli politykami. No, ale trzeba też coś było załatwić. Trzeba coś było załatwić, tak. No, musiałem wiedzieć, jak tam w Sejmie konkretnie wyglądają te miejsca, gdzie nas nie wpuszczają. Jak tam wygląda przejście na przykład do hotelu poselskiego i takie inne rzeczy. Podziemne. Czyli ono istnieje. Ono istnieje, no. Okay. Przynajmniej tak twierdzili, nie? Mogli mnie okłamać. Nie, ale no, specjalnie wziąłem dwóch konsultantów z dwóch stron spektrum politycznego, także gdyby o sobie wiedzieli nawzajem, że przy tej samej książce pomagają, to o nie, nie przeszłoby. O! No, tym bardziej, że się ścierają publicznie, więc... A jak się zgłaszasz do takiego polityka? Piszesz na jego tam Proton Mail? Tak. Dzień dobry, jestem... Ty też piszesz z Proton Maila, więc wszystko jest git. Ja tylko. Remigiusz Mróz tutaj przygotowuje książkę, która... Załóżmy, że piszesz do kogoś z PiS-u. To jest książka, która oczywiście w absolutnie czarnych barwach odmaluje wszystkich oponentów pana szanownej partii. Tak jest. Gdyby mógł mi pan pomóc... Ma dużą wartość patriotyczną i narodową. Dobry jesteś. To jest taka powieść narodowa. Podoba mi się to. I tak smarujesz, i smarujesz. I chodzi mi tylko o kilka kwestii merytorycznych. No na przykład, czy istnieje przejście podziemne. A słyszałeś o instytucji Otwartej Coli w barze poselskim? Nie. Ja słyszałem kiedyś, nie wiem, czy to jest urban legend, czy może to w ogóle są poprzednie czasy, że w tym słynnym barze za kratą, to się jakoś tak nazywa, nie? Można było kupić tak zwaną otwartą kolę. Otwarta kola polegała na tym, że już była pół na pół rozrobiona. Aha. Ale dostawałeś w butelce coli, nie? Żeby nie było, że wiesz, tam coś tego. No pięknie, pięknie. Ja nie wiem, czy to prawda. Myślałem, że może twoi informatorzy, jeżeli chodzi o nawyki alkoholowe. Nic o tym nie słyszałem, o tym, że kiedyś tam rzeczywiście po prostu się chlało, a że teraz już to odeszło do lamusa niestety. O! Czyli już nie ma posła Pałysa. No nie, już takich przypadków nie ma. Ale dopytywałem ich o to. Nie pamiętam którego konkretnie, ale któregoś pytałem właśnie, no czy tam wiadomo, macie długo jakieś głosowania, to jak to tam wygląda? I powiedzieli mi, że to było tak, że kiedyś to po prostu Kancelaria Sejmu zamawiała wszystko i zajmowała się cateringiem, więc to tak jakby było wewnętrzne i nikt tam specjalnie nie dbał na to, co się dzieje i może było tak, jak mówisz, że była taka otwarta kola, ale że od pewnego momentu mają już zewnętrzne firmy cateringowe, które się tym zajmują, no i że tam już po prostu jest tak, jak wszędzie indziej w jakimś tam tego typu miejscu. Miała być Ameryka, przyszła Ameryka i ona wcale nie jest fajna, no tak? No i koniec. Nie. Słuchaj, przeczytałem, czy zobaczyłem gdzieś informację taką, że pisałeś wiersze. No, pisałem. Dalej piszę do ciebie, tylko ci nie wysyłam. A ty mi też czasem jakiś poemat wyślesz na Instagramie. Później siedzę i tylko podziwiam. I myślę, ach, też bym mu wysłał swój, ale nie, później nie, wstydzę się. Cały czas mówimy o zdjęciach Pindola, oczywiście. Oczywiście. I tak sobie... Nie, pisałem, tak. Napisałem 100 wierszy. No właśnie wiem. To bo... Jakoś nawet ponad, ale tak 100 brzmi okrągło, bo tam chyba się zamknąłem na 106 albo 107. No i nie będę cię okłamywał, no trochę marzy mi się, żeby usłyszeć taki wiersz Remigiusza Mroza. Jakbyś... nie wiesz, że pamiętasz, bo na pewno nie pamiętasz. Oczywiście, że pamiętam i teraz zadeklamuję go. Nie no, stary, kogo ty mnie masz? Oczywiście, że nie pamiętam, no. Ale w tej książce o pisaniu, którą czytałeś, być może nie pamiętasz. Czytałem Stephena Kinga o pisaniu, więc nie czytałem twojej, no wybacz. Nie, myślałem, że zdublowałeś, ale jednak... No dobra, ileś tam to jedno od drugiej różni. No nie oszukasz mnie, że się bardzo różni. No nic, no kompletnie. Są zupełnie różne, ale... Tak? No. Nie no, generalnie jest... Założenie jest podobne, to znaczy, żeby było trochę wątków autobiograficznych i trochę tych warsztatowych. Ale jeśli chodzi o treść, no to siłą rzeczy cała połowa książki autobiograficzna jest trochę inna, wyobraź sobie, niż w przypadku Kinga. A ta warsztatowa to generalnie opiera się na moim kursie pisania, no lubimy czytać. Więc była tak... Czyli sprzedażówka. Sprzedażówka, oczywiście to wiesz. Antologia tego, co już napisałem. Przerwałem cię, ale dobrze. Wróćmy do poezji, bo to jednak ciekawsze. Wróćmy do poezji. Tak. Więc poezja jest jeden wiersz w tamtej książce. Taki autentycznie pierwszy, który napisałem. Pod tytułem Ogień. Nie. No. Czy dalej jesteś taki romantyczny? Mam swoje momenty. Myślę, że to z autopsji powinieneś w sumie wiedzieć. No, zdarza mi się coś romantycznego ci wysłać. Dalej mówimy o zdjęciach Pindola, bo już nie wiem. Co romantycznego mi... No czasem coś ci napiszę romantycznego. Już nie rób ze mnie takiego brutala, no. Nie no, to zaraz muszę wejść na Instagram. No przecież wiesz, że to jest bogata konwersacja. No to prawda. Tylko nie czytaj czegoś... Dużo zdjęć Pindoli, ale czekaj. Są tam tylko są przekleństwa, one. Jest kapsa, ale są rzeczy no dobrze, napisane. Nie mówię, że w tym tygodniu ci wysłałem coś romantycznego. Znajmniej ale powiedzmy... napisać Król Złoty poratuj dyszkę. O, no to jest to bardzo romantyczne. Słuchaj, no jest romantyczne. Nie, no dobrze, okej. To ja już chyba rozumiem. Dobrze. W sensie Remigiuszowi chodzi o to, że czasem wyślę takie bardzo bogate w emoji z wypowiedzi. Tak, na przykład. Są serduszka, to prawda. Przykład. A ja wtedy też się staram. Ja się wtedy inspiruję panią, no, tą, która robi dużo emoji na Twitterze. Panią Pawłowicz. Tak. Rozumiem. Nie chciałem już tak z nazwiska wymieniać. No, no, przecież wiesz. Są posłowie bo może ogląda i zrobi się dosyć... Pani Pawłowicz może ogląda. Myślę, że tak. Jak dobrze pójdzie, to w tym roku, wiesz, będą posłowie, którzy je obejrzą i może nawet się tutaj znajdą. No. Wiesz, jak to jest. A robisz prezydentów? No teraz to bardziej premierów. No ale jak będą prezydenckie, zamierzasz powtarzać tę farsę? Tę farsę, którą nazywasz polską polityką? Tak. No. Tak. Mhm. Chyba tak. No, ale teraz są wybory parlamentarne. Ale będziesz przed parlamentarnymi robił? Tak. No tak. No proszę. A co tu będziesz? Próbowałem oglądać niektóre. Znaczy chyba, ojej, mnie pamięć nie myli, włączyłem każdy. Mhm. Przy niektórych dotrwałem dosyć daleko nawet. Tak do połowy? Tak do połowy, no. Super. No generalnie musi się cholernie trudno z nimi gadać, bo oni już przychodzą z gotowymi odpowiedziami i nieważne o co ich zapytasz, to on zaraz leci na swój temat. Tak. Dlatego w tym roku myślę nad konwencją. Trochę. Żeby zmienić konwencję, żeby bardziej... Żeby był jakiś rodzaj, no wiesz, nie chcę być trywialny i kłaść klepsydry na środku. Mm. Wiesz, panie pośle, to jest pytanie, póki ostatnie ziarnko, to ma pan czas, nie? Póki nie przeleci przez... No tak, nie chcę być obrzydliwy, ale myślę nad czymś... I też nie będę, bo to nie jest mój styl, że wiesz, ale pan nie odpowiada na pytanie, ale pan nie odpowiada na pytanie, to też nie jest mój styl, więc coś muszę wymyślić, ale chcę to zrobić, no. No tak, musiałbyś ich trochę bardziej przycisnąć. No tak. Albo no najlepsze, wiesz, co mógłbyś zrobić, to ich wyluzować. Dużo lepsi... Czyli co, otwarte kola? W ogóle różne pomysły mieliśmy na to. Ale wiesz, jak sobie myślę i też oglądam trochę tych politycznych rzeczy jednak, to stary, no dużo... W ogóle dużo bardziej doświadczeni ode mnie, to też jest porównanie do niczego, nie? No, bardzo doświadczeni po prostu dziennikarze polityczni sobie nie radzą z politykami. A co dopiero, wiesz, ja w sweterku. To prawda. Nie? Więc ja faktycznie, ja próbuję to rozegrać na swój sposób. Właśnie ich bardziej... to nie jest dobre słowo takie techniczne, nie? Ale że właśnie podejść od drugiej strony, żeby oni mogli pokazać tę taką trochę bardziej normalną twarz i świadomy odbiorca przez to oglądanie normalnej twarzy, żeby mógł zobaczyć, okej, to ten człowiek jest taki. Mm. Bo to nie jest wcale tak, jak czasem się wydaje, że jeżeli zrobisz długoformatową rozmowę z każdą osobą, to nagle da się zobaczyć że w każdym zobaczysz coś dobrego. Moim zdaniem może być wręcz przeciwnie i bardzo często tak bywa, że jeżeli zrobisz dłuższą rozmowę z kimś, to się może okazać, że ta osoba jest mega miałka i się wydawała, że jest ciekawa. I wydaje mi się, że w przypadku polityków akurat, którzy bardzo często szafują takimi, wiesz, wyuczonymi zdaniami, ten long form może ich, no oczywiście nie mówię to najbardziej doświadczanych, nie? Takich jak Tusk na przykład. Ja oglądam te jego wystąpienia teraz, bo on robi objazdówkę po Polsce. Mm. No to on jest kotem, nie? Cały czas. No tak, on rzeczywiście daje taki model, do którego można przycinać resztę. No bo Kaczyński, wiesz, Kaczyński ma ustawione pytania z kartki. No tak. Reszta chyba to tak bardzo nie jeździ. No Zandberg też jest niezły. Ale no od Tuska nie ma nikogo lepszego, moim zdaniem. No ale musiałbyś im tu stworzyć jakąś taką komfortową atmosferę, nie wiem, może te kotary zmienić. Myślisz, żeby je zmienić, serio? nie, super są. Świetne, naprawdę. Na żywo wyglądają 10 razy gorzej niż na kamerze, ale tak. Gorzej wyglądają? Gorzej. No, widać te wszystkie. No, nieważne. Spoko, nie, razie... to jest, kurde, to jest ciekawe, bo ja już tego nie widzę, wiesz o co chodzi, ja nie mam ten, ale w ogóle stół się za chwilę zmienia, będzie inny stół. Trochę robię tutaj lekki makeover. Z politykami fajne rozmowy przeprowadzali Wojewódzki i Kędzierski w tym ich podcaście. Fajne pod tym względem, że bardzo szybko udawało im się ich rozbroić do tego punktu, w którym oni przestawali być politykami. I tak zarówno Trzaskowski, jak i Hołownia. Słuchaj, to nie było w kampanii, pamiętaj. No nie było, ale wiesz. To jest duża różnica. Ale jednak jest politykiem. I oni obaj wchodzili do tego programu tak po swojemu i zaczynali rzeczywiście pierwsze 10-15 minut gadać. Ale no wiem, że Kuba miał przygotowane jakąś jedną taką wrzutkę, która ich później już sprowadzała na te tory takie bardziej właśnie, tak jakby ich trochę uświadomił w tym, że co robią w tym sensie. To muszę tego posłuchać, bo akurat Hołowni chyba nie słuchałem w ogóle, a Trzaskowskiego chyba tylko te fragmenty z dupiarzem nieszczęsnym. No tak, ale wiesz, to też była właśnie wypadkowa tego, że udało im się go rozbroić po prostu. No to prawda. Przestał się chłop pilnować. To prawda. No widzisz, no a to wiesz, gdzie Wojewódzki, który ma jakiś tam 30-letni staż w mediach, a gdzie ja, który wiesz... No, ale ty jesteś taki otwarty, empatyczny, taki sympatyczny. Ale ja widzę, jak to mówisz z taką ironią teraz na twarzy. I to jest niemiłe, wiesz? Ja starałem się od początku być miły dla ciebie. Nie, no jesteś bardzo miły. Generalnie dla gości jesteś miły. Na przykład jak oglądam odcinki z Radkiem, to jesteś super miły. Też w tym roku byłeś akurat. No właśnie. W zeszłym roku też byłem na swój sposób. No. Dobrze, przejdźmy do ciebie. Właśnie, wróćmy do tematu. Jakie winko jest najlepsze? No najlepsze jest, nie wiem, może zgadniesz. Nie zgadnę. Nie zgadniesz? Znaczy, no wiesz, ja ci mogę powiedzieć, jakie z mojej perspektywy winko jest najlepsze. No dobra, to ty powiedz najpierw. Jak idę do sklepu? To takie, żeby tak, do 3 dyszek było? Do 5. A. Do 5 i oczywiście nie mam pojęcia. Biorę po etykiecie, przychodzę do domu, otwieram je, nalewam, piję. I mówię, o kurde, no siadło. To takie jest najlepsze. Takie dobre wino. I się okazało, że jest naprawdę pyszne. I potem kupuję to, aż go nie mogę znaleźć. Nie? To ja jestem, jeżeli chodzi o wino. Bo uważam, że wino jednak, winiarski przemysł jest w dużym stopniu napędzany pewnego rodzaju koniunkturą ściemy. No jest. Wiesz, do pewnego stopnia tak, ale z dlatego pewnego progu cenowego ja nie przekraczam. W sensie chyba, że jest okazja. No tak, u nas w Polsce w ogóle ten rynek winny, a konkretnie dystrybucji jest tak dosyć ciekawie skonstruowany, że jest tak jak mówisz, że są takie pułapy cenowe, przy których w ogóle nie ma znaczenia, czy to jest wino droższe, czy tańsze. I jakie to są pułapy, twoim zdaniem? No właśnie takie, powiedzmy około 5 dych, idąc w górę, idąc w dół, tak naprawdę nie znajdziesz dużej różnicy, czyli dajmy na to, że wino za 30 zł będzie bardzo podobne winu za 80 zł. Jeżeli kupujesz w sklepie z winami, a nie powiedzmy w jakimś Carrefourze czy gdzie indziej, bo tam to po prostu są ścieki. A ty gdzie kupujesz? W Żabce. Dlatego ja jestem w ogóle kryty. No to jest sklep z winami właśnie. No, to zamiast na myśli. Przepraszam, a czy w Żabce jest coś poza alkoholem? Nie, no właśnie. Ja nie kojarzę. No. Natomiast schody się zaczynają trochę później, bo już będą duże różnice między winami takimi, które kosztują na przykład, no nie wiem, im droższe wino, tym wyższa różnica. W tym sensie, że ci, którzy mogliby wino sprzedać za 300 zł, w Polsce sprzedają je za 5 albo 6 stów. A to dranie. No bo wiedzą po prostu, że jak ktoś chce takie wino, to i tak kupi. Natomiast ja polecam zamawiać wina po prostu w sklepach zagranicznych, czy tam skąd pochodzą najlepiej. No, jakichś francuskich, włoskich czy niemieckich, jak ktoś lubi niemieckie wina. To tak jakby po prostu to był najgorszy. Są tacy ludzie. Nie, no, mi się parę razy zdarzyło pić całkiem niemieckie wino. Pewnie, że są niemieckie. Ja w ogóle jestem, jeśli chodzi o białe wina, fanem niemieckiego Rieslinga. Także to nie, no to poważnie mówiąc, jasne, że są dobre. Natomiast ja tak, przez długi czas piłem francuskie wina i kupowałem we Francji. Teraz piję od już długiego czasu włoskie i kupuję we Włoszech, bo jest tak, że rzeczywiście dostawy do Polski są trochę droższe niż do tego cywilizowanego świata, ale tak naprawdę... A jakie kupujesz skrzynki? Po 12 butelek. Ale tego samego? Nie, no różne. Ja nie jestem tak jak kupujesz składak. Tak, no. Normalnie ale w sklepie internetowym. Aha, czyli nie kupujesz winnicy, tylko w sklepie. W sklepie, no. A, okej. No i jest, wiesz, mnóstwo takich sklepów. Nie kupujesz 12 butelek tego samego, bo było takie dobre. Tak mi się nie zdarzyło jeszcze nigdy. Ja bym tak zrobił. Ja w ogóle bardzo rzadko. Jakbym trafił na dobre wino, które mi smakuje, kupiłbym 12 butelek tego samego wina, przysięgam. Ale ja często trafiam na dobre wina, które mi smakują. I rzadko się tak zdarza, żebym kupił tę samą butelkę. Jeżeli już kupuję rzeczywiście tę samą etykietę z tej samej winiarni, no to celuję w inny rocznik wtedy, żeby coś tam porównać. Może być gorszy, ale może być lepszy z drugiej strony. Ale jeżeli tam to jest dobre, że jest lepsze. Jesteś dziwny człowiek. A poza tym wiesz, no to jest... A tak mają ludzie pijący wino, że po prostu lubią sobie urozmaicać to trochę. Oczywiście bywa tak, że masz jakieś tam, na przykład kupujesz sobie 5 butelek i będziesz je pić przez następne 10 lat, bo ono też cały czas pracuje w tej butelce. Stary, moja pani z Żabki by się na mnie obraziła, jakbym pił z taką częstotliwością. Może. Okay. No, w każdym razie nie. U mnie na pierwszym miejscu jest Barolo. Czyli to jest szczep, który ale to ten szczep bym powiedział. Tak by, no więc właśnie dlatego cię podjudzałem. On się najczęściej u ciebie pojawia. Nie? No więc właśnie myślałem, że zagadniesz dlatego. Mogłeś strzelać. To nie, no mogą strzelać, ale to nie jest... To wprawdzie nie jest szczep, tylko apelacja, takie miejsce we Włoszech, w Piemoncie. To nie jest szczep, to jest apelacja? To jest apelacja, tak. Szczep nazywa się Nebbiolo. Z niego się robi też Barbaresco, też bardzo dobre wino, na drugim miejscu u mnie. No i tam kilka innych. Ale generalnie Barolo. Z tym, że to jest takie naprawdę już ciężkie wino. Takie dosyć mocarne, ma już takie mocne taniny, więc możesz je przeżuwać właściwie. Dosyć wysoką kwasowość ma, bo musi się zrównoważyć z tymi taninami. Gorsze kace są od takiego wina. To nie jest prawda. Znaczy zależy, ile wypijesz rzeczywiście. Nie, no wiesz. Ale po ile tam generalnie... butelek się kupuje? No. Generalnie jest dużo takich mitów odnośnie do kaca i wina, że wpływa siarkowane wino, że nie, daje jakieś kacy. Nie, no tylko ilość w ogóle ma znaczenie. Tylko ilość, pewnie. No i oczywiście zawartość alkoholu, nie? A co, Barolo ma wyższą? Barolo ma trochę wyższą, generalnie ma tak 14,5. W ogóle robi się teraz coraz to mocniejsze wina. Jak sobie kupuję butelki na przykład, nie wiem, z końcówki lat 90., to czerwone wina potrafią mieć po 12%, czyli mniej więcej tyle, ile teraz niektóre białe wina. A teraz tę samą butelkę, gdybym kupił, no to już podchodzi pod 15%. Po prostu ludzie chcą mocniejszych win. Co mnie akurat nie bardzo pasuje, bo ja wolę sobie więcej wypić i lepiej się czuć, niż więcej wypić i gorzej się czuć. No tak. To ciekawe. No. To dla mnie też to jest jeden z takich dziwnych przeskoków, że nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby, jeżeli już wino ma działać alkoholem, to po to, żeby było fajnie, nie żeby się najebać. Nie, no pewnie. Mówiąc kolokwialnie. Tym bardziej, że wiesz, no te wina takie, którymi się delektujesz, no nie należą do jakichś super tanich, więc w ogóle nie jest to trunek ekonomicznie uzasadniony do nawalania się. No. A ty kupujesz sobie takie dobre winko na okazję, że na przykład skończysz... I nie, oglądasz Californication? To znasz tą scenę, jak ten... Dlatego zostałem pisarzem. Myślałem, że to tak wygląda, nie? No tak. Myślałem, że będę Hank Moody. Ja tutaj przypomnę tylko, że wiesz, kto miał bardzo długo na swoim Instagramie opis polski Hank Moody? Czekaj, ktoś miał. I będziesz się śmiał, jak ci powiem. Nie przypomnę sobie. Żurnalista. Polski Hank Moody. Rzeczywiście. Sam miał tak w opisie. No to tam, nie pamiętam już, jak się ten bohater nazywał. Nie Hank Moody, tylko był... on u niego w willi kończył pisać którąś tam swoją książkę, Hank Moody. I jak taki gwiazdor rockowy? Taki gwiazdor rockowy, no, który tam zmarł w sezon później, coś takiego. No i jak skończył pisać Hank Moody swoją książkę, to właśnie puszczał konkretną piosenkę, pił whisky i zapalał jointa. I sobie pomyślałem, czy to nie jest taki rytuał, wiesz, w twoim wydaniu, że kończysz książkę, odpalasz takie wyjątkowo dobre winko, zapalasz jointa i piszesz mi coś miłego na Instagramie. I wtedy wiem, że aha, to ostatnie tak. Skończył. Ostatnie, tak. Nie mam. Masz jakiś taki rytuał? Nie mam w ogóle rytuałów. A poza tym ja w ogóle nie jestem wyznawcą takiej zasady, że trzeba trzymać dobre wino na okazję. No, z jednym wyjątkiem mam takie, jedną butelkę mam, taką już naprawdę, która towarzyszy mi od, nie wiem, 20 lat może, albo nawet więcej. Ale czy ona też została zakupiona w szczególnym momencie? Nie. Właśnie nie pamiętam w ogóle, skąd ona się wzięła. W pewnym momencie się zmaterializowała w domu. Ja widzę tę scenę, ja już widzę tę scenę. Schodzisz do piwniczki, oczywiście takiej kamiennej piwniczki. Wyjmujesz tę butelkę. Ona jest taka, wiesz, cała w kurzu. Oczywiście leży pochylona, żeby korek był zamoczony. I to tak za 5 lat, za 10 lat. Trochę grzybów, bo one też dobrze robią na tą mikroflorę. Tam. I przecierasz to ręką. I naszym oczom ukazuje się etykieta Carlo Rossi. I jeszcze to różowe. A tak, to doskonałe wino. I takie przetrzymane. I nagle się okazuje, że ono ma 35 lat. No dobra. No tak, to jest takie wybitne do starzenia wino się nadaje. Tak, no oczywiście, na zakrętkę. Tak. No, bo wtedy choroba korkowa nie grozi temu winu. Choroba korkowa. Boże. I masz takie winy i je trzymasz? Mam takie winy. A kiedy je chcesz otworzyć? No właśnie miałem już kilka takich i postanowień okazji. No tak, to dlatego. Trzymam je po prostu na ten wyjątkowy moment, kiedy tam wparujesz. Nie wiem, ile ono ma lat. Jakoś chyba jest 2001 może nawet rocznik. W każdym razie stary Super Toskan, niekoniecznie chyba przeznaczony do starzenia. On leżał u mnie w domu rodzinnym w takich różnych warunkach. Trochę mogło być mu za ciepło, więc też spodziewam się, że trochę się zestarzał. No ale trzymam to wino i chciałem je otworzyć, jak wydam książkę, później jak trafię na listę bestsellerów, później jak będę jedynką na liście bestsellerów, później jak się utrzymam miesiąc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak będzie ekranizacja, jak będzie druga ekranizacja, jak będzie pierwsze tłumaczenie zagraniczne. Ostatni plan miałem chyba na anglojęzyczne tłumaczenie, które się zbliża, więc może wtedy otworzę. I to, powiedz, kiedy ja przyjadę. I to właśnie jest najgorsze, że jak trzymasz taką butelkę, to przesuwasz cały czas ten specjalny moment, więc generalnie jestem wyznawcą zasady, jak masz super wino i masz na nie ochotę, pij. Masz super szampana, otwórz sobie w środę, nie czekaj na piątek, na sobotę i tyle. Czy takie winko sobie pijesz sam? Sam sobie piję, bo najbardziej lubię sam pić wino, wtedy możesz sobie nim najpełniej je przeanalizować. Jak pijesz z kimś, znaczy no z kimś też lubię pić, no bo to zawsze jest trochę inaczej, aczkolwiek no tak wiesz, no jeżeli trafi ci się ktoś akurat, kto ma takiego pierdolca na punkcie wina, to siedzicie, mieszacie i wąchacie i nie gadacie. Natomiast jak się trafi ktoś... Spluwaczka obok leży. Jeszcze spluwaczka. Albo na siebie. Natomiast jeśli trafi ci się umiarkowany... O właśnie. Świetnie. To są po prostu, stary, moje ulubione dźwięki w lesie. Jak jeszcze podbijacie ten dźwięk, jak coś przeżuwacie albo mlaskacie. Nie jestem w stanie tego zdzierżyć. Ale jesteś mizofonikiem? Trochę jestem, tak. Trochę mam tak, że jak was tam słyszę, to po prostu tak mnie krew zalewa. To dlatego, bo jesteśmy zżyci ze sobą. No tak. I najgorsze jest to, że zanim zdążę ściszyć, to już przestaniesz mlaskać. A jak jęczę, to ci przeszkadza? Nie, to akurat lubię. No widzisz. No. Zdecydowanie daje głośniej. No, widzisz. Ten sąsiedzi słuchają ze mną. Bardzo dobrze. A co, masz cienkie ściany? No daj spokój. No, różnie bywa. A zaraz, ty mieszkasz w mieszkaniu? Myślałem, że mieszkasz w domu. Trochę tak. Ja wiem, że tak. Zależy. Wiem, trochę że te posiadłości są tu i równie. Wiadomo. Że nie mam takich posiadłości, jak Radek ma. Których tutaj ja myślę, że nawet Radek nie ma takich posiadłości, jak Radek ma. Tak? No. No może. W każdym razie ja zawsze oglądam na wszelki wypadek w bezpiecznych okolicznościach LS-a? Bo, tak. Bo wiem, co wiesz. A zdarzyło ci się tak, że wiesz, tak jak czasem widzowie piszą do nas mail, że testują swojego potencjalnego partnera LS-em. Czy zdarzyło ci się po prostu przejść przez ten etap z twoją potencjalną drugą połówką? Czy mi się zdarzyło przejść? Nie. Ja myślę, że... Nie z LS-em per se, ale z tobą tak. Co to znaczy ze mną? No, tak? Ty jako pewna figura, która jest obecna w moim życiu. To wiesz, że to jest psychoterapeutyczne określenie, nie? Tak, figura. No oczywiście, dlatego go używam, przecież nie przez przypadek. Dobrze. Więc jako pewna figura, która jest obecna, jest immanentnie sprężona z moją egzystencją, no to oczywiście doszło do pewnego zaznajomienia. Nawet dzisiaj, jak byłem na ramówce Polsatu, to zgadałem z paroma osobami i mówiłem, że zaraz jadę do Karola Paciorka. No i tak patrzą na mnie, patrzą, więc myślę, no chyba muszę coś więcej powiedzieć. I zaczynam mówić, nie? Że to jest... my no wiemy. To jest ten tam, co u ciebie na stories jest czasem. No tak. I co więcej, poza stories, i bardzo mi miło, bo byłem na twojej stronie domowej w zakładce wywiady. Tak? No. I tam, jak się wejdzie na stronę remigiuszmróz.pl. Zachęcamy do wejścia. Tak, w sensie, no jeśli jesteś wielkim fanem, to tak, nie ma tam jakichś cudu. To jest strona domowa. Jeszcze raz, zachęcamy do wejścia. Zachęcamy. Są tam bardzo ciekawe materiały, których nie możecie znaleźć nigdzie indziej. Tutaj. I tam też na tej stronie specjalny kod promocyjny. Tak? Nie. No właśnie. Ale już zabrzmiało dobrze. Zabrzmiało nieźle. No. To jak się wejdzie w zakładkę wywiady, to rzeczywiście było tam jest w ogóle wyszczególniony na samej górze nasz ostatni. Więc teraz podmień na ten. To tak tylko zaznaczam też jakby pod SEO, żeby... Dobrze. No, podnieść na ten. Tak w ogóle bardzo miło się rozmawia, więc... Znaczy jeszcze zobaczę, jaki tytuł dasz, bo tamten miałem trochę problem. Ale to ci już mówię, jaki tytuł. O, dobrze. Że chciałeś iść do polityki. To będzie coś naokoło tego. To się... No, ale to się dobrze kliknie. To może ja coś powiem takiego kontrowersyjnego. No, chyba, że masz coś chyba, że dasz mi teraz coś lepszego. Ale na ten moment, jak słucham tej rozmowy, to, że chciał zostać politykiem, to jest najlepsze. Nie może być znowu polityka. No bo ostatnio była polityka, było... Ale to było, że... że obrażam partię rządzącą. A nic w tym wywiadzie nie obrażałem, co najlepsze. No ale chodziło o Behawiorystę, gdzie obrażałeś. Ech, to grubymi nićmi szyte to było. U mnie tytuły i miniaturki zawsze są grubymi nićmi szyte. O co ci chodzi? Jak do ciebie przychodzę, to później tak sobie myślę, o ciekawe... Nie, to tu ci już od razu mówisz, że będzie w polityce. Nie, no to muszę ci coś lepszego dać. No to daj coś lepszego. Czekaj, a co się najbardziej klika? Oprócz zdjęcia... Myślisz, żeby wziąć coś z wiadomości prywatnych? Nie, no bo nie, teraz może wiesz... coś z życia osobistego ci zdradzę na przykład. Remigiusz Mróz chciałem cię podpytać. Ujawnia swoją partnerkę. Nie, ujawnia partnerkę. No, coś ujawniłeś mi w wiadomościach prywatnych ostatnio. Powiedziałeś, ale powiedziałeś też, że jest już byłą partnerką. Ale więc... to wiesz... Fajnie było? Nie, nie będziemy się zagłębiać w te tematy. Ja tylko chciałem zapytać, czy fajnie było. Ale możesz dać... Tak, bardzo fajnie. Ale... Przemknął w ogóle. Karol. Ale możesz dać... Karol. Czekaj, Remigiusz Mróz zdradza nieznane fakty ze swojego życia osobistego. Albo... No to zdradź. No to zdradziłem już. Co? Jakie? Że fajnie było. Nie, no nie będę zdradzać. No clickbait jest clickbaitem. No, nie musi być... Czy państwo później... to widzą? Czy ty w ogóle nie wiesz, jak działają clickbaity? No ale potem ludzie się na mnie wyżywają. Stary, i zobacz, co tam jest w tytułach napisane. Ludzie się potem na mnie wyżywają, że dajesz tytuł, który nie ma żadnego związku z tym, co się działo. Każdy wie, jak działasz. Nieprawda. Oj, nie. Oj, nie. Nie no, Wimpo to może jeszcze faktycznie. Nie wypada. To jest poważny format. Tak. To jest ten przód, nie tył. To jest ten twój przód, tak. Mój przód. Mój tył to jest LS i tam już jest bez spustu. Ale chciałem cię podpytać, bo też widziałem, a w sumie zawsze mnie ciekawi, a ciebie o to nie pytałem, a jedyne, co wiem, to, że jesteś synem lekarki. Tak. Jakim rodzajem lekarki jest twoja mama? Reumatologiem. O widzisz, a ja mam łokieć tenisisty. No to słuchaj, ja ci zaraz dam numer. Dałoby się coś... Moja mama pracuje w zawodzie cały czas? Tak, pracuję w zawodzie. Dałoby się coś ten? I znacie, więc coś tam po znajomości. No to cool. Parę LS-ów widziała. No Lioton więc, 1000. Lioton 1000 albo nawet 2000 myślę, że mu... Bo naprawdę, czasem mam łokieć tenisisty, no. No bo ty dużo w tenisa grasz rzeczywiście. No ale skąd takie w ogóle tutaj... No ale nie wiem, no mówisz, że masz łokieć tenisisty. Chcesz iść ze mną na kort? Chcesz sobie ciupnąć w tenisę ze mną? Nie ma problemu. No nie, dawno nie grałem, powiem ci. Ja też. Ale sporo lat spędziłem na korcie w ogóle. Bo zacząłem grać jako podstawówce. Jako ten do podawania piłek. Od łapania. Tak. Poprawianie siatki. Nie, sporo grałem w tenisa w ogóle. No. Okay. Zacząłem jakoś, nie wiem czy w pierwszej klasie podstawówki, ale jakoś tak bardzo, bardzo wcześnie. Więc grałem przez te takie, wiesz, lata powiedzmy fizycznie formatywne, kiedy możesz sobie jeszcze poukładać te wszystkie różne rzeczy, a w tenisie to jest dosyć ważne, żeby odpowiednią motorykę ciała tam opanować. I grałem przez całą podstawówkę, chyba przez całe gimnazjum i jakoś w liceum przestałem grać. Także miałem taką wyrwę kilkuletnią i na studiach znowu zacząłem z kumplami. No to już nie trenowałem, tylko grałem tak sobie z kumplami właśnie. Także sporo tego było. Miałeś... Ale nie mam łokcia tenisisty. Słuchaj, zapytaj mamy, która ci od razu powie, od czego jest łokieć tenisisty, bo wszyscy wiedzą, że on nie jest od tenisa. Oczywiście. Wiesz, od czego jest. On jest tak, dla zmyłki się tylko tak nazywa. No on jest od typowej pracy biurowej, nie? No tak. No. A ojciec? A ojciec pracuje w sądzie. W takiej kancelarii bardzo tajnej. No, ale jest takim trochę właściwie specem od wszystkiego tam. Generalnie zajmuje się bezpieczeństwem sądu, ale tak naprawdę uczestniczy tam w różnych procedurach. No, nie będę mówić, żeby nie robić mu problemów. Nie, no jasne, ale pracuje w sądzie. Okej, czyli, czy stąd w takim razie... A w ogóle jest byłym wojskowym. Aha. Czy jest szansa, że jak skończymy to nagranie, to już nie ujrzy światła dziennego? No może, jakbyśmy się postarali. To ABW mogłoby się zgłosić. Ale czy w takim razie w jakimś sensie ojciec był dla ciebie inspiracją, żeby iść w tę stronę? Taką prawniczą? W sensie prawniczym? No i potem w związku z tym pisanie, no bo to się trochę tak. przepoczwarzyło. Trochę tak, trochę tak. No wiesz, oni obydwoje, jeśli chodzi o pisanie, to obydwoje byli inspiracją, bo po prostu kształtowali mnie czytelniczo w tych najmłodszych latach. Najpierw moja mama mi dużo czytała i to rzeczywiście dużo, w sensie tak codziennie przed snem. Ojejku. Przez jakiś tam... Czyli to robiłeś, zanim był LS na świecie, nie? Tak. Mama ci czytała, teraz my jesteśmy, no okej. Teraz wypełnicie dokładnie tę samą funkcję, słuchaj. Leżę sobie w łóżku, tak, Freud się śmieje. LS-a. Freud się śmieje, jest dobrze. Tak jest. Nie no, LS-a to używam, nie chcę powiedzieć, że do odmurzania, bo to byłoby po pierwsze nieprawdziwe, a po drugie by cię ubodło. Nie ubodłobym ja, po drugie wiem, że to jest prawda. nie jest do końca prawda. No. Chociaż powiem ci, że mam tak, że jak czasem włączę tak wcześnie po 18 albo mniej więcej jak wrzucicie, to później nie chce mi się pisać. W ogóle mi się nic nie chce robić. Jak obejrzę LS-a, mam tak, że po prostu... Już ten? Lulu? Nie, że Lulu, ale po prostu nie mam ochoty na robotę więcej. Bo wiesz, że najlepsza rzecz, która tego dnia się wydarzyła, się wydarzyła. Już się wydarzyła. Okay. Nie, jest to taki jakiś sygnał. Zresztą wydaje mi się, że gdzieś podświadomie macie taki vibe z tyłu głowy, że... Podświadomie, wiesz, mnie też w podświadomość wkładałeś już różne rzeczy, że no jesteście takim odprężeniem po całym dniu. To znaczy, że ludzie włączają was rzeczywiście, jak wracają do domu, albo gdzieś, nie wiem, albo gdzieś w komunikacji, jadąc dopiero. I rzeczywiście jest tak, że jakoś dowodzicie to takie rozprężenie po całym dniu. Staramy się przynajmniej. No nie wiem, no ja to czuję, mówię ci, jak obejrzę LS-a, to po prostu czuję się zrelaksowany, mimo że to tam trwa paręnaście minut, to potem jakoś no nie chce mi się siadać już do roboty. Także oglądam sobie później i wtedy już mogę z czystym sercem. No druga teoria moja jest taka, że po prostu działacie tak kurwa odmurzająco, że nie jestem w stanie już koniec, intelektualnie. Już koniec. Jakby, co ja właśnie obejrzałem. Ale to jest, prawda jest taka i doskonale o tym wiesz, że to jest zasługa w bardzo podobnym stopniu nasza, jak i montażystów. Bo tak bardzo no, LS się zmienił. Dużo robił. Między pierwszym 1000 a tym, który jest teraz, że bo coś nawet ostatnio z Włodkiem oglądaliśmy, nie? Że jak pytam, nie było montażu w ogóle w pierwszej serii, nie? To było to po prostu, wiesz, pocięte, jakkolwiek było, tak było okej. Teraz ten montaż ma bardzo duże znaczenie, więc montażyści też tutaj mają... Tak, robią ogromną robotę. Zwłaszcza kiedy próbują naprawdę, i to widać, jak się starają dośmiesznić tę surówkę, którą od nas czasem dostają, która jest no raz lepsza, raz gorsza, ale wiesz, ty też napisałeś książki, jedne są lepsze, inne są gorsze. No pewnie, no jak tyle tego robisz, to nie zawsze wszystko wychodzi. Jezu, ty to rozumiesz, ty jesteś pewnie jedną naprawdę z nielicznych ludzi, nielicznych osób, które rozumieją tę ważną prawdę w życiu. No tak. Wiesz, jaki jest Włodek. Mam go czasem obok siebie. Wiesz, że on po prostu lubi pieprzyć o tym swoim perfekcjonizmie i że on jest idealny i że wszyscy muszą to widzieć. Wiesz, czym ja się mierzę za każdym razem. Jak mówię, Włod, zrobiliśmy prawie 2000 odcinków. Nie każdy jest idealny. I on na mnie patrzy takimi oczami labradora. Mówi, no ale jak to? No tak jest, ale to rozumie każdy, kto rzeczywiście jakąś twórczą pracę wykonuje w jakichś w miarę dużych ilościach. Aczkolwiek nawet chyba nie musi w takich dużych ilościach. No nie wiem, jak weźmiesz jakąś książkę, no to też jest tak przecież, że trudno by odnieść na przykład jeden odcinek LS-a, jedna książka. Bardziej jeden odcinek LS-a i powiedzmy jakieś, nie wiem, no 10-15 stron książki, nie? Czy w jakiejkolwiek innej działalności twórczej, nie wiem, produkcja seriali, też to nie będzie 1 do 1. Odcinek do odcinka, może nie wyjść 5 minut serialu, może nie wyjść 15 minut. No ale jest takie oczywiście oczekiwanie od odbiorców, że wszystko musi być na jak najwyższym poziomie przez cały czas, nie? No ja tak nie mam na przykład o sobie. Jako odbiorca, czy jako twórca? Nie, jako twórca. Aha. To nie jest tak, że jak wiesz, jakaś rozmowa nie siądzie z powodów różnych, moich, gościa, czynników zewnętrznych, czegokolwiek, sobie potem pluję w brodę przez tydzień. No nie, po prostu idę, staram się iść dalej, nie? A nie, no to ja też tak mam, no. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że w działalności kreatywnej, gdzie jest jakiś pierwiastek, nazwijmy to górnolotnie artyzmu, zawsze masz takie poczucie, że coś nie wyszło. Znaczy, no trudno mi wyobrazić sobie kogoś, kto powie, że wszystko od A do Z wyszło idealnie. Nie, no to nie ma takiej opcji w ogóle. A w tym momencie wrócę do wątku, który był na samym początku trochę i na niego nie odpowiedziałeś zupełnie. Czyli wątku tego takiego zamysłu, próby, w ogóle takiej jakiejś takiej iskierki. Napisania ale, czegoś... Ale to jest takie pytanie czegoś... z tezą, no to tak, absolutnie. Cicho. Napisania czegoś, co nie będzie wartką akcją, co będzie czymś innym przez ciebie. Czy ty masz, bo sam jakby... Nie, jak powiesz mi, że po prostu nie, to nie, ale czy masz coś takiego? Czy chodzi ci to nawet po głowie? No dużo rzeczy chodzi mi po głowie i zawsze przy każdej książce mam jakąś ambicję, no albo żeby to dotyczyło jakichś problemów społecznych i to prowadzi do jakiegoś takiego ambicjonalnego spełnienia właśnie, albo żeby forma była taka, a nie inna. I albo się uda, albo się nie uda. No, dużo tych rzeczy udało mi się zrealizować w tych dłużej trwających seriach, w Chyłce czy w Forście. No mnóstwo tam wziąłem na tapet takich tematów społecznie ważkich, czy też psychologicznie istotnych, czy docierających gdzieś tam do jakichś nieuświadomionych pokładów konfrontacji z samym sobą, w sensie czytelnika, zmuszając go do tego. To bardziej pod tym kątem swoje ambicje bardziej formułował, ale też nie jest tak, że ja je formułuję w jakiś taki świadomy sposób, no. Mogłeś zadać to pytanie odnosząc się do Kinga, czy chciałbym swój worek kości napisać, od którego bym starał się być traktowany jako taki pisarz wysokoliteracki, nazwijmy to. Bo u niego właśnie ten worek kości był dokładnie takim zamysłem, żeby to była taka literatura bardziej wymagająca trochę. I tak była reklamowana i po to zmienił tego wydawcę i udzielał wywiadu. Wiesz, no, ale to się chyba nie udało. Tak no, do końca. No teraz powiedziałbym, że się udało. Znaczy zależy w jakiej bańce siedzi rzeczywiście, bo to różnie bywa. W takiej bańce, wydaje mi się, popkulturowej, no to jest jednak uważany za takiego bardziej literackiego pisarza. Okay. I też wydaje mi się, że wśród młodszych krytyków literackich, takich, którzy wchodzili na rynek już w latach 2000-tych, też jest traktowany jako taki właśnie gość, który no, potrafi operować słowem na naprawdę wysokim poziomie. Natomiast ci krytycy, którzy zaczynali wcześniej, no to dalej żyją po prostu w takim, nie chcę powiedzieć, że przeświadczeniu, ale mają na jego temat taką opinię dosyć niepochlebną, że to jest właśnie literacki fast food i nigdy nic dobrego z tego nie będzie. Nawet w Polsce tak jest. Widzę, że na przykład ci, którzy go recenzowali, te pierwsze jego książki, to do dzisiaj po prostu są mocno na nie. I trochę się to też przelewa na młodszych krytyków, na tych, dla których tamci byli mentorami, bo to też tak zawsze jest oczywiście. Jak mój mentor powiedział, że King jest zły, no to wiadomo, że nie może być dobry. Natomiast czy w odczuciu społecznym takim ogólnym mu się udało? Wydaje mi się, że w pewnym momencie tak. No zresztą dostał od Obamy przecież ten medal za wybitne osiągnięcia. Chyba to się nazywało nie tyle w literaturze, co w sztukach ogólnie. W sztukach. Okay. No, dostał przede wszystkim prestiżowy ten National Book Award, o co była oczywiście zadyma, bo jak taki pisarz, to tak jakbym ja dostał Nikę w Polsce. No, wyobrażasz sobie to? To był po prostu skandal. A ty sobie wyobrażasz? Musiałbym sobie najpierw wyobrazić książkę, za którą mógłbym dostać. To jest dokładnie to, o co cię pytam. Nie, bo za Kabalistę nie masz szans dostać Nikę. No, nie dlatego, że to jest zła książka. To jest dobra książka w swoim gatunku. Ale to nie jest książka, która dostaje Nikę. Więc tak, ale... ja to pytanie jeszcze raz je zadam. Czy jesteś, czy przechodzi ci w ogóle przez głowę myśl, żeby napisać taką książkę? Specjalnie pod Nikę? Nie. Tego bym nigdy nie zrobił. Wpadającą w kategorię, ale, no. Ale właśnie ta kategoria padł jest już też... ten traktat o łuskaniu fasoli. Tak, tak. No ta kategoria też, no zależy jak ją można rozpatrywać, czy też kryteria, wedle których przyznają w ogóle Nikę. No dla mnie to nie są może jakieś takie super obiektywne rzeczy. Oczywiście, że nie są. Ale biorąc pod uwagę, no zakładając taki scenariusz, że byłyby obiektywne i że nie pisałbym specjalnie pod Nikę, że chciałbym mieć taką książkę, która mogłaby się hipotetycznie znaleźć, no pewnie, no to wiesz, każdy pisarz chciałby coś takiego mieć. I trochę jest tak, że każdy pisarz gatunkowy aspiruje do tego, żeby być pisarzem środka. A każdy pisarz środka aspiruje do tego, żeby być tym pisarzem tej literatury przez wielkie L. O. I tak to się mniej więcej kręci. No. Aczkolwiek no, wyobrażenie własne zawsze konfrontuje się z wyobrażeniem czyimś. No, jak na przykład Szczepan Twardoch przez wielu jest uważany za takiego modelowego pisarza środka. Sam siebie definiuje jako pisarz tej literatury bezprzymiotnikowej. Moim zdaniem całkiem słusznie. Po prostu literatury. No ja nie uważam, że on się nadaje na literaturę środka obecnie. A ty chyba go byś umieścił. Tak? Chyba tak. Znaczy, jeżeli dobrze w ogóle interpretuje literaturę środka. No to jest ta, która się kwalifikuje do Nikę, powiedzmy. Ta, która może się załapać, ale... A w takim razie literatura bez przymiotnika? Bezprzymiotnikowa, no to już jest ta taka, wiesz, wielka literatura, no tych wszystkich... No nie, no Szczepan jest bardzo dobrym pisarzem, ale nie powiedziałbym, że jest wielkim pisarzem jak na razie. No ale wiesz, też musimy wziąć pod uwagę, kogo bierzemy właśnie jako tego wielkiego pisarza, nie? No bo jak mamy Myśliwskiego, no to on już ma tam 90 na karku. No, ale to nie tych starszych, no wiem, no ale tych starszych możemy tam z automatu zakwalifikować. Natomiast no kogoś też musimy młodszego tam wsadzić w Polsce, no to ja wiesz, przyjmuję też takie kryterium, nie? Żeby to było jakieś spektrum. Za mało jest jeszcze... No i kogo moglibyśmy, powiedzmy, w wieku, no nie wiem, 40-50 wepchnąć do tej literatury bezprzymiotnikowej w Polsce? Masz kogoś takiego? No bo mnie właśnie średnio. No nie, to ona... No, ale wiesz, mam jakiś podział na płcie? Poza wszelkimi kategoriami, dobra, nie? Poczekaj, bo dostała Nobla. Jakby go nie dostała... To nie jest nigdy gwarantowane, żeby go dostać. Jakby go nie dostała, to myślę, że to była dokładnie ta osoba. Zgadzam się, nie? pewnie. I to już myślę, że tak od lat 90. spokojnie można by było ją tam na takim topie... Mimo, że nie wszyscy są fanami każdej jej książki. Ale to jest literatura. Zatem wiesz, szkaluje Polskę, więc... No to już w ogóle wiadomka, tak. Ja się zastanawiam, chciałem dotrzeć do tego, jak ona tę Polskę szkaluje, bo cały czas słyszę, że szkaluje i tak myślę sobie, ale dobra, ale jak konkretnie? Nie mogłem sobie jakiegoś takiego pojedynczego, jakiegoś zdarzenia przypomnieć, żeby rzeczywiście... Ja tak się zastanawiam, jak teraz mówiłeś o tej, czyli literatura w każdym razie, no właśnie. To sobie pomyślałem przez chwilę o naszym wspólnym koledze, bliższym bądź dalszym, Radosławie Kotarskim. Bo jeżeli wiatry będą pomyślne, a słońce południa będzie świeciło tak samo jasno jak to świeci, dostanie Nikę. Nie, no to będzie dalej pisał. A, no tak. I prawdopodobnie dalej pisze. Tak. No właśnie, prawdopodobnie pisze. I jego obecna książka. No tak, już napomknęliśmy na poza anteniu i zostawiliśmy sobie to. Żeby się powyżywać o koledze. Żeby się powyżywać o koledze tutaj na wizji. Ale wiesz co, jeszcze skończę ten wątek tej wysokiej literatury, bo ona też dla mnie ma jakieś spektrum. I faktycznie Olgę bym postawił na absolutnym topie. Chociaż akurat Empuzjon, nie wiem, czy czytałeś. Nie podobał mi się za bardzo. Ale pamiętaj, że już dostała Nobla, więc teraz sezon na jechanie Tokarczuk jest otwarty, nie? Jakby wiesz. Natomiast wcześniejsza książka, Czuły narrator, była dla mnie arcygenialna. No po prostu było coś niesamowitego. Więc gdybym miał wybrać, jak moje opisanie miałoby wyglądać, to bym wybrał tę książkę właśnie. Okay. No, w każdym razie to też jest jakieś spektrum, więc na górze bym postawił Olgę właśnie, a gdzieś tam dalej właśnie Szczepana, ale nie zaliczyłbym go do literatury środka, bo dla mnie takim modelowym przykładem środka jest Kuba Żulczyk, który też oczywiście aspiruje, żeby być wyżej, ale on stanowi dla mnie taką pewną definicję tego. Czyli on się spina fabularnie i rzeczywiście te książki się czyta tak, że... No dla samej fabuły możesz je czytać, no ale ma właśnie takie wyraźne inklinacje i aspiracje do tego, żeby być nominowanym do Nikę i tak dalej, i tak dalej. Okej, to ładnie to rozpisałeś. W sensie wydaje mi się, że rozumiem, co... Jak to wygląda. Dobra. No i też odpowiesz, nie unikając dłużej odpowiedzi na twoje pytanie. No. Pewnie, no chciałbym kiedyś coś takiego stworzyć, tylko muszę się z tym czuć dobrze. Oczywiście, że tak. Ja też nie chcę, żeby brzmiało, bo ja wiem, że ktoś może powiedzieć: Karol, przestań się wyżywać na Remigiuszu, pisze dobre książki, daj mu spokój, daj mu żyć. Kabalista to świetna książka, polecam. Nie, ja pytam jako... Entuzjazm w swoim głosie był najlepszy. Ale zrobiłem to specjalnie, przecież wiesz. No. Nie, ja pytam już trochę jako kolega, wiesz, o co chodzi. Pytam, jak po prostu siedzimy sobie teraz, pijemy wodę, jest miło i wiesz, to jest na takiej zasadzie: osiągnąłeś bardzo dużo w pewnej kategorii. Czy przechodzisz do Realu Madryt, czy do Al Nassr? No tak. To jest moje pytanie, nie? Jakby no. you can have more money. Nie, no to wiesz, dla mnie zawsze jest kluczowe to, żeby się po prostu rozwijać, bo ja tyle tego piszę, że muszę mieć to poczucie, że stawiam sobie wyżej poprzeczkę. No jeżeli stawiam sobie ją niżej, to nie kończę tej książki. A bywało tak, że pisałem jakąś książkę i na przykład miałem tak w przypadku science fiction, czyli Chóru Zapomnianych Głosów, który jest taką książką, jakbyś mi kazał wybrać jedną, a resztę miał moich spalić, to bym wybrał tę właśnie. Jako twoją najlepszą książkę? No nie wiem, czy najlepszą, bo to jest subiektywne, ale taką, którą chciałbym, żeby... najlepszą. No taką, którą chciałbym, żeby została. No to... Powiedział, palę wszystko inne i to zostaje. Tą książkę muszę przeczytać w takim razie. Jestem bardzo ciekaw na jakiej... Dlaczego? Znaczy nie zrozumiałem twojego oczywiście subiektywnego odczucia, to ciekawe. No podejście ci. Chyba mniej niż Kabalista. Kupię sobie, daj spokój. W każdym razie, do czego ja dążyłem? Do tego, że miałem taką sytuację, że zacząłem inną książkę pisać. Na papierze zupełnie odmienną od Chóru Zapomnianych Głosów, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że idę dokładnie tą samą ścieżką, że jest łatwo przede wszystkim, że nie ma żadnego wyzwania w tym pisaniu. I mimo tego, że ciekawiła mnie ta fabuła, był taki bardzo fajny huk fabularny w ogóle, i sam byłem ciekaw, jak to się dalej skończy, to po prostu zostawiłem to. Nazwałem to nawet chyba zbyt podobne do chóru i już w życiu później do tego nie wróciłem. Więc jak coś takiego się dzieje i czuję, że nie mam tego wyzwania, to nie piszę dalej. Dlatego dla mnie idealna sytuacja byłaby taka, gdyby to się stało organicznie. Czyli nie, że ja podejmuję decyzję, dobra, teraz napiszę książkę, która może aspirować do Nikę, tylko w jakimś takim procesie rozwoju przychodzi taki moment, że myślę sobie, ty, Karol, chyba napisałem książkę, że mogliby ją teoretycznie nominować. Może nie do Nika, ale paszporty, polityki. Nie, chyba za stary jesteś na paszport już. No, bo to się daje takim raczej na początku drogi zwykle, nie? Ale to ja ci życzę tego w takim razie. No dobrze. W sensie, bo to by było też ciekawe, moim zdaniem. I jakkolwiek dziwnie się czuję z tym uczuciem, to ja ci kibicuję nawet, bo to by był bardzo ciekawy flip bohatera. Też już się dziwnie czuję. To jest już dziwne uczucie, bo to by był dziwny flip bohatera z takiego, kogoś, kto... Wiesz, jak to jest? Ja to w ogóle bardzo lubię w takich, drogach postaci, gdzie masz kogoś, co do kogo już raczej wydaje nam się, że on jest sformatowany, on już, jak to mówi polskie przysłowie, wyżej dupy nie podskoczysz, nie? I jednak robi coś takiego, co oczywiście na początku nikt by tego nie przyjmował do wiadomości, ale obiektywnie w pewnym momencie dałoby poddanie odpowiedniej szansy. Mogłoby takie sprawić wrażenie, czy po prostu byłoby ciekawsze. I o to mi chodzi. Nie? I to jest zawsze ciekawe. Oczywiście, że jest bardzo trudne. Nawet pomijając ten aspekt twórczy, to później skomplikowane jest w ogóle zerwanie z siebie jakiejś metki. Nie? Ale oczywiście, że tak. Ale że dlatego właśnie to jest ciekawe. Dlatego właśnie to jest ciekawe. Wiesz co, ja miałem ostatnimi czasy, może nie miałem takich myśli, ale kiedyś, bo wchodziłem na rynek w 2013 roku, no to już tak naprawdę... Właśnie, bo dekada ci mija. Dekada mi mija. Zrobimy ci benefis w lesie. No, liczyłem na to. Nie, ale w ogóle to przygotowujemy z wydawcami taki dosyć duży event właśnie z okazji 10-lecia, na który też będziesz zaproszony. Powiedz, że to będzie benefis. Naprawdę? Mówisz serio? Będzie Marcin Prokop mówił, mam tutaj listę gości wspaniałych, którzy będą mówili. Nie, nie będę za dużo zdradzać, bo to rzeczywiście są tam fajne pomysły. To ja chcę iść totalnie na to. Myślę, że za jakiś czas ci rzucę jakieś konkrety, bo to też się tak dopina wszystko z ciekawości, co o tym sądzisz. Jako człowiek robiący w show biznesie. No, ale... ja właśnie, trochę... trochę było tak rzeczywiście na którymś etapie. Nie wiem, który to mógł być rok. Zakładam, że już się tak trochę to wszystko rozkręciło. I że już dotarliśmy z wydawcami do tego pułapu takiego szklanego sufitu, że się wydawało, że się już więcej nie da i nie da się go przebić. No to może 2018 powiedzmy. Może 2017, 16. Nie wiem. W każdym razie była już taka sytuacja, że pobiliśmy wszystkie rekordy w tej literaturze gatunkowej w Polsce. Takie, o których tak naprawdę nikomu się nie śniło wcześniej. I miałem wtedy takie myśli, że dobra, ale teraz napiszę zupełnie inną książkę. Po prostu taką typowo pod krytyków. I miałem taką myśl. Niezwerbalizowaną, ale dosyć ukonkretyzowaną. Napiszę książkę pod krytyków. Żebym dostał nominację do właśnie jakichś paszportów, czy powalczył. O Nikę to może było trudno, ale paszporty, czy jakieś inne nagrody. No wtedy patrzyłem na tych innych pisarzy z taką lekką zazdrością, że oni są nominowani, dostają te nagrody, a ja kurde, nic, kompletnie ignorowany. Bo różne też były okresy w moim pisaniu. Był taki czas, że byłem ignorowany przez krytyków, później był taki okres ocieplenia, że często zabiegali jakieś wywiady, jak już się zrobiło to jakimś takim zjawiskiem i nie wiedzieli, jak to ograć, kim ten facet jest, a przede wszystkim to, co najważniejsze w Polsce, po której stronie politycznego sporu się opowiada. I mi na tym dużo punktów też spadło w środowisku krytyczno-literackim, bo tam, jak wszędzie indziej, musisz się opowiedzieć. Co ty gadasz? No jak się nie opowiesz, to jesteś symetrystą albo gorzej, więc w ogóle... No. Więc musisz albo dobrze o tych i źle o tych, albo źle o tych, a dobrze o tamtych. O, i nie ma nic pośrodku. No tak. No, to za to trochę mi się oberwało rzeczywiście. I też były takie próby od niektórych dziennikarzy, żebym gdzieś tam się opowiedział przy jakiejś akcji. Marcin Meller cię zapraszał do drugiego śniadania mistrzów, żebyś powiedział, że PiS jest zły? Tak. Dzień dobry, to był Remigiusz Mróz. Od Marcina miałem rzeczywiście parę zaproszeń, ale nigdy akurat mi się nie udało tam zawitać. Ty, Miłoszewski, Świetlicki, kto tam jeszcze mógł być? No, śmiesznie. No, Kuba Żulczyk tam. O, Kuba Żulczyk. I siedzielibyście przy jednym stole, tak, Orbitowski. Znaczy, wiesz, to akurat krosanty, kawusia i mówilibyście, że PiS jest zły przez godzinę. Top. No, ale to akurat byłyby fajne rozmowy, bo przecież też się znamy i lubimy, więc tam nie ma żadnych animozji. Ja w ogóle nigdy nie miałem żadnych animozji z ludźmi z tego właśnie środowiska, którego nazywam literaturą środka. Bardziej w tej literaturze gatunkowej. Się tam różne podkopy były czynione. Chłopacy cię nie lubią po prostu. No zdarza się co po niektórym. No, ale teraz masz dobry okres, to chciałem trochę podsumować, że teraz od chyba 2 lat no jest złoto. No jeśli chodzi o karierę. No to wiesz, może o jakiś taki odbiór w niektórych środowiskach bym raczej powiedział. No. W tym sensie, że rzeczywiście trochę mi ludzi odpuściło, bo było dużo takich pisarzy, szczególnie kryminałów, którzy tam jechali po mnie równo i to przy każdej okazji, przy każdej kolejnej książce była recenzja na Facebooku, nie? Przekroczyłeś punkt krytyczny. Już no nie tak, ma po co może tak, mówić, że... Znaczy, wiesz, stary, z pierwszej piłki, czy tam są wątki z czapy? No tak, to wiesz, to w ogóle było takie założenie, że to ma być... że to nie jest literatura faktu przede wszystkim, nie? To miała być, tak jak określił to któryś... przypomnę sobie kto. Chyba szef działu sportu wyborczej. W ogóle bardzo mu się podobała książka i to tak, wiesz, był pod wrażeniem, że w ogóle coś takiego powstało. I on to określił jako baśń futbolowa. I po prostu jak to powiedział, to powiedziałem tak, to jest dokładnie to, co chciałem napisać. Baśń futbolowa. I o to mi chodziło, no. Ale bez happy endu. No, generalnie nie będziemy spoilować, ale bez. Bez happy endu. Ale w tym takim sensie, wiesz, że gdzieś ta wartość, ja znowu to powiem i przepraszam, ale ta wartość akcji, jest na pierwszym miejscu nad takim, wiesz, rzetelnym, żmudnym łączeniem wszystkich rzeczy, tak, żeby to było tak pięknie posklejane, bo to trochę mnie to zadziwia, że to takie czasem zakończenie bywa tak nagle się zdarza. Ono tak, bo to na pewno jest charakterystyczne i dla gatunku, który staram się tworzyć i w ogóle dla mnie w sensie pisarskim. Przy innych takich, nie mogę za bardzo mówić, o co chodzi, ale przy innych przedsięwzięciach twórczych też widzę, że działam w ten sam sposób właśnie. Czyli jest to jakaś moja potrzeba twórcza też. Ale wiesz, ja zawsze staram się to trochę tak, jak mówisz o tym takim misternym łączeniu i tam dopasowywaniu elementów, też staram się to robić, tylko też wychodzę z takiego założenia, że to ma być trochę zakopane, żeby tego wysiłku pisarskiego czy intelektualnego nie było widać. To też w pewnym sensie mi przyświeca. I wiesz. Ale różnie można to oczywiście odbierać, ale zacząłeś o Radku mówić i ci przerwałem. Faktycznie, zacząłem mówić o Radku. Ja cię chciałem jeszcze zapytać, tak na kanwie tych wszystkich pytań, które ty sformułowałeś, czy Nie myślałeś kiedyś o tym, żeby zrobić taki program, może z kimś w duecie, taki... Nie chcę powiedzieć ambitny. No ale ja tak już trochę mam. Aha, tak już trochę masz. No trochę tak mam, no. Lekko stronniczy z moją jedną nogą, Imponderabilia z moją drugą nogą. Ja nie twierdzę, że Imponderabilia to jest jakiś, wiesz, nie wiadomo co, ale no tutaj dzięki, głównie przez fakt gości, którzy są różni i niektórzy są z nich ambitni, a dzisiaj goszczę Remigiusza Mroza, no to... To dzisiaj niestety nie jest najlepiej. To dzisiaj jest... To długi LS, nie? No tak. Ale i tak jest lepiej niż ostatnio, bo ostatnio nawiązań było naprawdę sporo. Dobra. I część ludzi nie wiedziała, o co chodzi. Ale powiem, ale nie, teraz ja dokończę, tylko ten wątek dokończę, ci pozwolę. Ale ja też i wiem, że ty podobnie, mam świadomość swoich limitów. W sensie, ja na przykład nie będę... Kim ja nie będę? No niech będzie tak najbliżej. Ja nie będę Radkiem Kotarskim w sensie takiej formy, nie? Czyli ja nie potrafię zrobić programu, w którym będę mówił... jak coś się kiedyś wydarzyło i dlaczego jest jakieś... Albo Dawidem Myśliwcem. Nie będę, ponieważ to nie, to nie jestem ja. Ja już jestem też na tyle stary, że znam swoje limity w formie tej takiej programu. No ty je też trochę przetestowałeś przy tym, kto wie, ten wie. Dokładnie. To też był dla ciebie dobry sprawdzian. No ja jeszcze się pod tym kątem nie sprawdzałem. No i w telewizji się też trochę sprawdziłem, nie? No tak. Też raczej sprawdziłem... W sensie wyjebałem na głupi ryj. No to jest okej. A coś chciałeś powiedzieć? No chciałem powiedzieć, że no nie no, wiesz, w ogóle jesteś świetny w tym, co robisz właśnie na tej całej kanwie YouTube'owej, a tam, gdzie się zaczyna jakieś takie spięcie, czy takie, wiesz, no... że ktoś chodzi, powiedzmy, z patykiem w dupie, no to tam rzeczywiście widać, że się tak nie czujesz komfortowo. Ale też się zastanawiałem nad tym, no bo... Ale to też się trzeba przetrzeć. No na pewno, to wiesz, jakbyś posiedział w tym dostatecznie długo, to byś tam... Ja też inaczej się spinam teraz, inaczej się spinam jakiś czas temu, niezależnie od tego, czy się widzę z kimś pierwszy raz, tylko po prostu inaczej też umiem pracować, no. Ale ja nadal tego nie robię aż tak strasznie długo. No tak, no ale wiesz, ja też tego się obawiam, że jakbym zasiadł do czegoś takiego, o czym ty mówisz, to trochę działałbym wbrew sobie właśnie i trochę bym się męczył. Dlatego wydaje mi się, że to pomysł powinien być pierwszy, a nie założenie, że teraz piszę książkę Potnika. A nie, to na pewno, no. Nie, no to o tym rozmawialiśmy właśnie, że chciałbym, żeby to wyszło organicznie nawet, tam nie jako pomysł, tylko jako taki, że po prostu stało się. No ale też w kontekście ciebie i twojej obecności się zastanawiałem nad tym, bo tak Impo jest takie no, mocno podcastowe, to znaczy no, jest mnóstwo za granicą takich rozmów, nie? Ale jak zaczynałem, to nie było. No nie, chociaż Joe Rogan chyba był już, nie? Nie, no Joe Rogan był, ale w Polsce nie było. No ale generalnie jest to taka koncepcja trochę taka Joe Roganowa może. Ale ja wierzę w szczepionki. Okay? No tak, to jest ta różnica, co was dzieli. Okay? Ale generalnie jeśli chodzi o to, jak to się tematycznie rozkłada, poważne tematy i robienie sobie jaj, to wydaje mi się, że twoje rozmowy tak się mieszczą na tym właśnie tak, spektrum absolutnie. Tam wyznaczonym przez niego. No ale też się nieraz zastanawiałem, czy na przykład nie rozważałeś kiedyś, żeby wystartować z takim formatem już wiesz, no... typowo dziennikarskim powiedzmy i robić bardziej wywiady, a mniej rozmowy. No bo to też tak... To brzmi trochę jak naturalna konsekwencja. Jeszcze się chcę trochę zestarzeć. Po prostu. No tak. Lubię to, co robię. Wyobraziłem sobie takiego ciebie siwego teraz. Lubię to, co robię. Takie poważne wywiady egzystencjalne przeprowadzającego na YouTube. Jeszcze trochę książek poczytać, trochę więcej zrozumieć, wiesz. Może zebrać jakiś zespół, może wtedy, nie? No bo wiesz, też trochę analogiczne do mojej sytuacji. Ja bym bardzo chciał. W sensie, czy ja lubię to, co robię? No w opór. Bardzo lubię to, co robię. Czasem nie, ale w większości przypadków bardzo, nie? Nie lubię tego wszystkiego, co jest naokoło, nie? Wiesz, maili, terminów, ogadywania, takich rzeczy nienawidzę. Ale to bardzo lubię, to jest super. No przecież my się umawialiśmy krótko. Możesz wtedy? Nie. Dobra, wtedy? Tak, dobra, okej. No, chwilkę było. Słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę. No, ale mieliśmy jeszcze o Radku pogadać. A, kurwa, o Radku. No, to byłby dopiero clickbait. Nie, już nie chcę go wykorzystywać na rozmowie z tobą. No, już go wykorzystuję bardzo na rozmowie z nim. Wystarczająco. No moim zdaniem... będzie pisał. No to jest pewne. Macie w sobie... W waszym pisaniu... Zresztą on to przyznał, nie? Bo on też powiedział, że... Sam przed sobą przede wszystkim przyznał, a potem też to powiedział u mnie, że że tak, że on chce pisać książki dla, znaczy taki niskiego poziomu, z niskim progiem wejścia, nie? Że to ma być po prostu literatura, którą łatwo jest przeczytać. I on w niej, a ta książka jest ewidentnie jego dekompresją związaną z wojną, no tak. Nie jestem terapeutą, ale jakbym był, to bym tak powiedział. Mm. Sprostał temu zadaniu, nie? W sensie mniej lub bardziej koślawo i kwadratowo, ale Hello to jest jego debiut, więc też nie wymagajmy nie wiadomo czego, jeżeli chodzi o warsztat, to sprostał temu. I ja w ogóle jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o całość, nie? W sensie, czy czytało mi się tę książkę świetnie? No nie, no czytałem w życiu lepsze książki. No ale też staram się być racjonalny w swojej ocenie, no jak na ziomka, którego znam, to jest jego pierwsza książka, która nie jest poradnikiem o tym, jak żyć szybciej, lepiej, skakać wyżej i zarabiać więcej, no to jest naprawdę spoko. I to jest moja ocena. I ona jest taka, no niestety to nie jest, wiesz, o mój Boże, to jest najlepsza książka. Nie, no taki blurb mu napisał już Marcin Prokop z tyłu, wystarczy. Jakby fair enough. Ja mówię o moim odczuciu taki, w kontekście literatury. Jest super, moim zdaniem, jak na taki no tak, start. No ale ty też, wydaje mi się, że przynajmniej, że oceniasz tak dosyć szeroko, pod kątem tego twojego też spektrum czytelniczego, czyli masz gdzieś z tyłu głowy jakiegoś Welbecka i siadasz do Radka i porównujesz jedno z drugim. Radek pisał jak Welbeck, to bym go, wiesz, po co? No tak, tylko całowa. Właśnie on w ogóle nie próbuje tego robić. Na szczęście. Na szczęście. Ale wiesz, to jest... Nie, jest moim wiernym czytelnikiem w przeciwieństwie do ciebie, tak. A może ja już zostałem? A może tak. A w ogóle czytałeś nowego Welbecka? Nie. Ja czytam, jestem w połowie, męczę się jak chyba przy żadnym Welbecku. No to świetnie. To takie książki chcę pisać właśnie, żebyś czytał i się męczył. Ale męczę się tak jakoś dziwnie, bo to jest dobra książka, tylko ja jej chyba do końca nie rozumiem. To jest chyba problem mój z nią. Ale to jest książka, która przez swoją pierwszą połowę składa się z tylu pięknych zdań. Tylko czegoś mi brakuje pomiędzy tymi zdaniami. Ale składa się z takich sprytnych, bo Welbeck jest dobry, to takie kurwa zdania. No jest sprytny, no. Jak on to napisze, to jest takie... No taki w ogóle ta książka, spryty jak Vonnegut. Mniej więcej mi się kojarzy. Może. Mam książki, czekaj, bo ona mi się tu może wyświetlić. Jakbym pierwsze zdanie tej książki przeczytał, to jest po prostu tak fenomenalne pierwsze zdanie, no ale to mam, widzisz, starego iPada i to się nigdy nie wczyta pewnie. No i właśnie tak to było. O! Czytuje się. O! I suspens rośnie, wciąż rośnie, ale nie może rosnąć za długo, bo pęknie. To prawda, nie może. Ale czytują się te książki cały czas. Dobrze, to ja cię chciałem zapytać... Ale gdzieś tam się chyba się przewinęło. Pierwsze zdanie, unicestwienie. No. Tak, to się klika, to się teraz musi ściągnąć, to się nie uda. A to jest ta książka, która została w Polsce unicestwiona. Czemu? No bo coś źle wydrukowali. Że nie pamiętam, o co chodzi, bo to chyba WAB wydaje, nie? No tak. No i musieli cały nakład pierwszy przeznaczyć na miał. Więc się śmiali, że unicestwienie, unicestwienie. Nie, to nie słyszałem. Nie, coś tam się przyjęli, takiego naprawdę grubego, że nie mogli nic z tym zrobić, po prostu musieli już to wyrzucić. Ale znalazłem. Więc pierwsze zdanie unicestwiania, a wiem, że dla ciebie też pierwsze zdania w książkach są istotne, brzmi tak. Niektóre poniedziałki, pod sam koniec listopada lub na początku grudnia, zwłaszcza kiedy człowiek jest singlem, ma uczucie przebywania w korytarzu śmierci. Fajne. No fajne. Dobra, I potem jest tylko gorzej. To niedobrze, ale... I dużo jest tam takich zdań. Ale mówiłeś w którymś chyba niedawnym LS-ie, że to Sojewskiego czytasz. Albo gdzieś tam się przesłuchałem Zbrodnię i karę. Że się bierzesz za Braci Karamazow. No, nawet mówiłeś, że jest duży hype jakiś na Braci Karamazow. Bo Bracia Karamazow to tak bardziej w anglojęzycznym internecie, no wiesz, są promowani bardzo przez na przykład to zawsze byli. Jordana Petersona, tak. Wiesz. Tych... Który tak ładnie wymawia Dostojewski. No bo to jest ta literatura taka twardomęska pewnie, która, wiesz, gdzieś tam ma szlifować. Ale w Polsce też się za sprawą konkurencyjnego podcastu PKP, bo tam Radek polecał chyba w pierwszym odcinku po ich wielkim powrocie, naprawdę. Po przerwie się pojawili Bracia Karamazow i on też polecał to w audiobooku, bo nie wiem, czy czytasz, czy słuchasz tego? Braci Karamazow? No właśnie zacząłem słuchać, ale sobie powiedziałem, że chyba wolałbym ich przeczytać. No, zwłaszcza, że nie są tacy grubi. Ci bracia. Tak, nie są grubi, mają tylko 1000 stron takim druczkiem. Naprawdę? No. To jest potężna kniga. Kniga. No, ale w ogóle i wiemy już, kto jest twoim mocodawcą. Kniga. No. Co ty bia. Ale, a które masz wydanie papierowe w ogóle, kojarzysz? Nie no, nie mam. A. Mam jest... kupiony chyba e-book jakiś. A. Ale nie wiem. Bo ja przeplatam sobie audio z wersją książkową i tam jest taka ciekawa sytuacja, że audio nagrywali na podstawie tłumaczenia Aleksandra Wata, czyli z 1928, a wydanie książkowe to Nowe w znaku, wznowione zresztą w styczniu, jest w tłumaczeniu Adama Pomorskiego z 2004 chyba roku, więc takie już dosyć współczesne. I co? No i fajnie się to przeplata, wiesz, z gościem, który to... Myślałem, że któreś jest jakieś takie wyraźnie... Nie, no trudno tak zawyrokować, które by było dużo gorsze. Jest takie jedno beznadziejne tłumaczenie i ono chyba najczęściej właśnie chodzi w e-bookach. To jest Barbara... O Jezu. Barbara z jakimś takim małopolskim nazwiskiem. To muszę sprawdzić. W każdym razie Barbara i to jest tłumaczenie takie pierwsze, które się ukazało chyba gdzieś 1906 może. O fu. Gdzieś takie bardzo wczesne. To była Polska? Taka udawana, no. Udawana taka Polska. I ono jest tak tragiczne, że ona po prostu sobie niektóre fragmenty powycinała, w ogóle to, co jej się nie podobało, powyrzucała, coś tam pozmieniała po swojemu. Good job. I to jest właśnie w wersji e-bookowej często. Okay. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście chce czytać, a nie słuchać, to polecam tego Pomorskiego. Okay. Nowe wydanie w znaku, bo jest fajnie zrobione, jest takie lekko uspółcześnione, ale ten taki trochę sznyt powieści XIX-wiecznej jest zachowany. Aczkolwiek ten Watt też jest fajny, no bo wiesz, no to gość, który działał w latach 20, więc tam już jest w ogóle bardzo fajny klimat. No i fajna powieść, no. Oprócz tego, że tam Jordan Peterson poleca i tak dalej. No, to wpływa na sprzedaż, nie? No, na sprzedaż wpływa, ale też wpływa na to, czy wiesz, mnie by to nie zachęciło do sięgnięcia, raczej może w drugą stronę podziałałoby. I ty lewaku zaplutę. Nie w tym sensie. W tym sensie, wiesz, jakiejś takiej popularności i takiego ciśnienia na to, że to ma być coś. Ale no jest to rzeczywiście, widać po Dostojewskim, że ma wgląd w psychikę ludzką. Ma potencjał przede wszystkim ten chłopak. Ma potencjał. Zdaniem. Myślę, że jeszcze jak trochę popiszę, to... Nike, myślisz? Może. Czy może Adidas. Polityki? Może Adidas. Polityki. Ewentualnie Reebok. Nie, no ma potencjał chłopak. Ale wiesz, co jest przerażające w tej książce? To, że on tak tam... wchodzi w tę psychikę tych bohaterów i że ty odnajdujesz tam siebie. Mimo, że... Ja tak miałem w Zbrodni i karze. No ale stary, no to jest nienormalne. Ja się na końcu chciałem przyznać. To jest naprawdę niepokojące. Okay. Przecież on te książki pisał w którym? No, w 1886. Tak, no, absolutnie na tym polega fenomen Dostojewskiego, moim zdaniem, tak. Że to jest tak bardzo, wiesz, tam masz jakieś dziedzińce, błoto, w ogóle, ja słuchając Zbrodni i kary, miałem wrażenie, że oni chodzą po jakimś, wiesz, takim na zamku, wiesz, to jest takie wszystkie jeszcze takie mury, to jest takie średniowieczne, takie gnuśne, tutaj jakaś koza, tam jakaś kobieta rodzi, nie? A jednak istota jest prawdziwa. No tak. I się trzyma. No jest to naprawdę nie bez przyczyny nazywane powieścią psychologiczną, no bo rzeczywiście jest to psychologiczne. Ale wracając do Radka. Właśnie, bo ty nie powiedziałeś nic o Radku. Dobrze. Ja nic nie powiedziałem, a to już jest temat przewodni. Już teraz tak. Mnie się bardzo podobało, no ale też nie byłem specjalnie zaskoczony, że to jest dobre, bo słuchałem tego audiobooka, którego Bonaszewski... Pomyślałem o żarcie. No to dawaj. Bo przecież znasz jego ghostwritera. No. I jestem nim ja. Nie przyznałbym się do tego. Nigdy. No, słuchałem tego pierwszego opowiadania, czyli tego częściowego udanego czegoś. Jestem ostrożny. I to było rzeczywiście bardzo dobre, naprawdę. Tym byłem zaskoczony, bo włączyłem sobie tego audiobooka i ja rzadko w ogóle słucham audio tak, żeby usiąść, siedzieć i słuchać. Zawsze mam audio do czegoś. No niektórzy tak robią. Kładą się i słuchają sobie. Ja bym zasnął. No, wydawało mi się, że ja też. I włączyłem właśnie tego audiobooka i autentycznie chciałem tylko sprawdzić tam, nie wiem, pierwsze parę zdań, żeby zobaczyć, czy Radek dobrze klei słowa. Jaki Mróz slab w ogóle. No i okazało się, że super klei słowa i zostałem do końca. Autentycznie siedziałem po prostu przy biurku i przesłuchałem sobie to. Tak więc nie byłem zaskoczony, że ta antologia jest dobra. No, wiedziałem, że się sprawdzi. I powiem ci, że no w tym gatunku, w którym to umiejscawiamy, to myślę, że to jest jeden z lepszych zbiorów opowiadań, jakie czytałem w ogóle. Tak w top 10 spokojnie bym je wrzucił. O. No. I przede wszystkim, no, jak ja otwieram książkę, to po kilku zdaniach widzę, czy ktoś wkłada serce, czy nie. I to jest dla mnie najważniejsze. To w tej kategorii to ja też na pewno bym dodał wiele punktów Radkowi. Ja pod tym kątem oceniam w ogóle większość książek. Widzę, jak ktoś pisze w sposób... Ja muszę mieć u ciebie minus 100 punktów. No zobaczymy. Jak już popełnisz, bo że kiedyś popełnisz, to nie mam w ogóle wątpliwości. No, ale to... Naprawdę uważasz, że kiedyś napiszesz książkę? No, myślę, że tak. Myślę, że masz takie inklinacje. Zrobisz mi blurba? No. Ale za darmo. Takiego jak Prokop. Nie, rewelacyjne, od pierwszych stron. Nie można się oderwać. I potem ktoś cię złapie z telefonem na ulicy. O czym jest ta książka? Tak, weź tą kamerę, weź tą kamerę. Tak będzie, tak będzie. Dranie. No, ale ciekaw jestem debiutu powieściowego Radka. To rzeczywiście jest jeden... On niestety może nastąpić, nie? Myślę, że nastąpi. Jedna z rzeczy, na które czekam. Rzeczywiście ciekawi mnie, jak się sprawdzi w tej długiej formie. A jeszcze bardziej jestem ciekaw skądinąd debiutu powieściowego naszego wspólnego znajomego, Tomka Stafiszyńskiego. To myślę, że będzie coś takiego naprawdę. No, to myślę, że on dzierga tam. Widzę się z nim niebawem, tylko muszę zapytać. No, może go podpytać, może ci coś wyjawi. Drani. No, bo on ma świetną, no wiesz, przede wszystkim świetny warsztat. Mhm. I ma zaplecze czytelnicze. Jeśli chodzi o literaturę gatunkową, jest tak oblatany, że po prostu no, trudno go zagiąć w ogóle, nie? To prawda. No i, on ma też doświadczenie w tych takich dziwolągawych autorach i ich pozycjach, tych wszystkich, wiesz, szaleńców, co widzieli potwory spaghetti. I on to wszystko się tam czytał, pozabijali później, bo już nie mogli. To wszystko czytał, więc to jest ciekawy trop. Gdyby on chciał rozwinąć to w ramach fikcji, to mogłoby być... Tylko musiałby chyba zluzować, nie? A idziesz w tym kierunku, że jakby zluzować z tą filozoficzną stroną siebie, nie? Że to, dobra, teraz nie na serio. Przez chwilę nie na serio, nie? No tak, tak. Sobie wymyślamy rzeczy. No i też ciekaw jestem, jak warsztatowo by do tego podszedł, no bo jak spojrzysz na jego pierwszą książkę i na ostatnią, to praktycznie masz wrażenie, że to inny autor pisał. Aż tak? Tak? W tych potyczkach z Freudem są takie dosyć zawoalowane te wszystkie metafory, te konstrukcje składniowe są takie bardzo rozbudowane. Wszystko jest takie kwieciste, a później wszystko się staje takie bardziej syntetyczne. Znaczy dalej uważam, że jest to piękna proza po prostu. I mam nadzieję, że tego nie zatraci. A wysyłał mi swoje opowiadanie jakiś czas temu. Nie wiem, czy się stykałeś z nim w tej formie, ale to w ogóle było ciekawe. Fajnie, Tomek. Remigiuszowi wysłałeś, bo co? Prześlę ci, prześlę ci. Ode mnie. No, pozdrawiamy. A, rewanżujemy się z pozdrowieniami, bo wy też mnie pozdrawialiście, nagrywaliście swój odcinek. No, więc... Podoba mi się, że ten program im więcej ma gości powracających, to też się zaczyna stawać jak Eles trochę. Absolutnie to jest uniwersum. To jest już uniwersum, no dobrze. Więc byłem bardzo ciekaw tego, jak to opowiadanie i czy on gubi ten swój styl, który ma w książkach tych filozoficznych. Ale nie gubi go. Rzeczywiście jest tak, jak mówi, że trochę chyba bardziej luzuje, ale jednocześnie ma ten taki... To takie swoje zacięcie, no. Także to są dwie rzeczy, na które czekam. Oczywiście pomijając twoją książkę. Ja się jeszcze pozwolę zestarzeć. Oczywiście. Ja z kolei, tak jak już zaanonsowałem wcześniej... Niespodziankę, masz? Niespodziankę, bo wrzuciłem na grupkę Imponderabilia, że będziesz. I pomyślałem sobie, zobaczymy co, żeby tak oddać hołd. Choć ja nie jestem fanem tej formuły, gdzie widzowie zadają pytania, to jako, że jesteś nietypowym gościem, jesteś niezwykłym gościem, jesteś gościem wyjątkowym, to pomyślałem sobie... Dziękuję. Ty jesteś również wyjątkowym prowadzącym. Prowadzącym jestem absolutnie niesamowitym. Panie redaktorze. I teraz zobaczę, bo ja zawsze się obawiam tych pytań od widzów. A kiedy to wrzuciłeś w ogóle? W momencie, jak byłeś w toalecie. Aha, sprytnie. Tak, bo nie chciałem właśnie za wcześnie, żeby przypadkiem nie wszedł. Nie, mogłeś dzisiaj rano wrzucić, bo i tak byłem na ramówce. A jakby cię ktoś oznaczył czy coś, nie masz jakiegoś powiadomienia, byś nie dostał? Nie, ja mam wszystkie powiadomienia ze wszystkiego powyłączane. Ale jakbyś wszedł na przykład na Face'a, to byś miał już. No nie? Tak, ale byłem na ramówce, to mogłeś. Ale byłeś na ramówce, no. No dobrze, to zacznijmy od takiego haha śmiesznego. Patryk pyta. Tam wszystkie będą haha śmieszne. Faktycznie większość, ale niektóre są haha śmieszne, tak? A niektóre przynajmniej mają jakiś, wiesz, próbę. Patryk moim zdaniem ma podejście. Czy Remigiusz używa ChatGPT, żeby pisał za niego nowe książki w ekstremistem? Nie, no to już w ogóle zdementowałem, że to jest nieprawda, że to jest kompletna bzdura i że to ja piszę odpowiedzi w ChatGPT. O, Paweł. Czy zgadza się z tezą? Czyli mamy już pytanie z tezą. Możesz powiedzieć to, tak albo nie. To lubię najbardziej. Czy zgadza się z tezą, że największym rozczarowaniem, jakie oczekuje ludzkość w przyszłości, będzie bankructwo filozofii kolektywnej, która ujmując jednostkę jako funkcję masy, poddaje ją rzeczywistości abstrakcjom, takim jak klasa społeczna, państwo, naród, rasa? Jest to bardzo trywialne pytanie, muszę powiedzieć. Nie spodziewałem się takiego niskiego poziomu w tym programie. Nie spodziewam się, żebyśmy tutaj oddalili się od tej świadomości kolektywnej, także myślę, że pytanie jest po prostu bezzasadne i dość płytkie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Oddalam to pytanie w takim razie. Miłosz, czy jego cykle będą łączone w pojedyncze tomy mające na przykład 10 000 stron ważące 30 kilo. To jest dobre, stary. To jest bardzo dobre. To właśnie to, to jest jeszcze krótki cykl, a wiesz, są takie naprawdę długie. To jest cykl, co do którego Remigiusz powiedział, że on teoretycznie mógłby po kabaliście już być skończony. O, ja pokażę. Lekką ręką 2000 stron. No, nie, taka jedna książka, nie? Taka jedna. No. I czekaj. No to tyle, co bracia Karamazow 53 mają, no. zł za sztukę. To już robimy rabat, czyli no. 200 zł. Te końcówki odcinamy. 200 zł, no. To by była dobra książka. Było dobre. To można by było mordować taką książkę. A ja mam zanotowane pytanie, które jest a propos trochę do tego. No. Czekam w napięciu. Napięcie rośnie. Olga Reszelska czy Maria Stefaniak? Ale co, mam wybrać, kogo mam zamordować, czy co? Kogo lubisz bardziej? A, obydwie lubię tak samo. Oj, obawiałem się tego. No wiesz, to są szefowe wydawnictwa, no. Nie mogę dzielić sympatii pomiędzy, a poza tym jeszcze siostry tak w ogóle. Co ty gadasz? No. To czemu się inaczej nazywają? No bo wyobraź sobie, że ktoś wyszedł za mąż i to jest niemożliwe, nie dziwię się. Widziałem, tylko nie pamiętam, którą z nich jak się wypowiadała właśnie na twój temat. Bardzo miło. To nie jest oczywiście dziwne, nie? No tak, tak. Były jakieś materiały. Chyba obydwie nawet się wypowiadały. Ja widziałem jedną na pewno tylko. No, w każdym razie będziemy robić takie łączone trochę, może nie w jedną książkę, ale będziemy robić takie serie, boksy z nowymi okładkami, taki trochę limitowany nakład, na przykład Forsta. O. No, taki ekskluzywny, że... Twarda oprawa. Papier kredowy, tak, ten tak, najgorszy ścierwo, nienawidzę. Niczego bardziej. No nie, z papierem kredowym to nie będziemy może szaleć. No ale oczywiście robi się to, wiesz, tak sobie śmieszkujemy, ale są takie duże tomiszcza. Na przykład Stiga Larsona niedawno Czarnowca wydała całą trylogię Millennium, no to wiesz, to jest takie. No tak, ale on skończył, nie żyje, wiesz o co chodzi, to trochę ułatwia sytuację. Trochę ułatwia, wiesz, jakby i on, czekaj, bo oni chcieli coś jego wydać, tylko on zabronił, jak to szło? Było coś takiego? Nie, on już generalnie nic nie napisał więcej. Nie zdążył po prostu. Ale coś tam było wydane po jego śmierci. No, wydane było dużo, bo Dawid Lagerkrantz pisze dalej. Czy pisał, bo teraz już jest zmiana na stanowisku piszącego. Ale to po prostu sam tworzy nowe historie. A, myślałem, że jakiś jego manuskrypt. Jest jakiś manuskrypt niedokończony i nie pamiętam, kto tam, jakie tam siły się ścierały. Z jednej strony była jego dziewczyna, która teoretycznie nie, partnerka, nie ma praw, no bo nie byli małżonkami. Zgodnie z prawem spadkowym nic nie było testamentu, więc niespecjalna sytuacja i rodzina, która ma te wszystkie prawa. Więc tam pamiętam, że któraś z tych stron miała jakiś niedokończony, ledwo zaczęty manuskrypt i nie wiem, czy to teraz nie będzie kontynuowane przez jakąś pisarkę. Może tak być. Radosławę Kotarską. Chyba tak. O ile mi pamięć nie mieli, to mogła być ona. Taka wschodząca gwiazda. Ale Radek, jak napisał taki kryminał, to widzę. No. No bo on się zaczytywał strasznie przecież w takich rzeczach. To też by było ciekawe. Mógłby. Takie gatunkowe. Ale jak już by dotknął tego gatunkowego, mogłoby mu się spodobać. No właśnie jestem ciekaw, czy mu się w ogóle spodoba pisanie powieści po tych opowiadaniach, bo to jednak jest coś innego. Na pewno. Zupełnie inny mindset ci towarzyszy. My tu stary gadamy, a on pisze teraz. No pisze, na pewno pisze. Bo u niego jest też inna godzina, nie? No tak. Dobra, zerknę jeszcze w komentarze. Nie ma ich dużo paradoksalnie. Widzę, że jednak no, za późno wrzuciłeś. No. Przytłoczyłeś. Stary, jest 60 000 ponad osób na grupce. Wrzuciłem to 2 godziny temu. No. Już 2 godziny gadamy? Tak. 2:09. Dobra, idę stąd. Zostań jeszcze chwilkę. Już zaraz kończymy. Głodny jesteś? No, trochę. Tak? No, już kończymy. Ja jeszcze tylko zerknę. To takie miłe pytanko na koniec. Amelia pyta, czy Remigiusz Mróz lubi mróz, czy ciepełko i herbatkę z malinami? A, no to jest bardzo zasadne pytanie. A już nie masz więcej? Bo to jest takie dobre kończące. To było najlepsze pytanie, jakie znalazłem. Tu wszystkich, uwierz mi, szukałem mocno. Ja później sobie przejrzę jeszcze. Chcesz inne? Nie, no. Znaczy, nie, no ja tak z ciekawości. Jaka jest najlepsza wiertarko-wkrętarka z udarem? Chcesz? Dalej? Makita. Absolutnie nie. Milwaukee. Milwaukee. No dobrze. No i widzisz. A, mogłem się nie odzywać. No Milwaukee. Okej. No. Makita już to tak... No. Ale to był taki inside joke i ludzie zrozumieją to w przeciwieństwie do ciebie. Co, ten Rus? Nie, ten Makita. A, no to ja nie zrozumiałem. No wiem, nie będę tłumaczył, bo to będzie beznadziejne. Tak? Beznadziejne, dobra. Teraz jest jeszcze śmieszne, ale jeszcze będzie śmieszne przez parę sekund i jak nie przestanę teraz mówić, to już w ogóle nie będzie śmieszne. No, więc tak. A, czyli to było pytanie nawiązujące do którejś książki, w ogóle nie strywiłem. Nie, to dlaczego? Nieważne, już nie brnijmy w to, bo nie... Kurde! Zobaczysz w komentarzach później tak? pod... Ale będą się ze mnie śmiać? Że nie wiedziałem, czy... Nie, stwierdzono, no wiadomo, oczywiście. No. Że Makita? Nie, że nie wiesz. A, że ja nie wiem. Że ty nie wiesz, tak. No tak. W każdym razie wróćmy do zasadnego pytania. Czy ja wolę mróz, czy ciepełko i ten... Nie, no, mrozu nie znoszę. No, jako biegacz w ogóle... Mogliśmy odcinek o bieganiu w ogóle zrobić. A ja mam pytanie o bieganie. No właśnie, no przecież tyle mamy do powiedzenia na ten temat. Mam takie zegarki. No. Teraz pasek, ale znaczy ten sam, ale inny kolor. No mam inny kolor, no. Zdaj, zróbmy razem. Możemy się wymienić. Chodź, rzepem tak zrobimy do mikrofonu razem. Tak. 3, 4... Po to tu przyszedłem. Klimat się zrobił jak w 3. odcinku Last of Us. No. Nie wiem, czy widziałeś Last of Us. Widziałem. 3. odcinek. Nigdy tak blisko siebie jeszcze nie byliśmy. Nie, to prawda. Nie rozpinaliśmy jeszcze w tym samym czasie żadnych rzepów. Dokładnie. Jeden po drugim? Tak. Ale to się zdarzało. Symultanicznie? Nigdy. Tego jeszcze nie było. No w ogóle fajny serial. Znaczy ja nie grałem, nie grałem w grę. Jaką? Tomb Raider? Tak. Więc nie mam porównania do tej fabuły z gry. Ale tak jako sam, no to naprawdę... Nie, super zrobione. Robi robotę. No. Karolina się strasznie zajawiła. A widziałem tak, że nawet zaczęła grać. I przeszła już jedynkę przeszła całą. Aha. A ty nie grałeś, nie? Wiesz co, no mamy jedną konsolę i jeden projektor, to po pierwsze, więc nie. Po drugie, ta gra cały czas jest, więc mam szansę. Przeszła ją w jakieś 3 dni, bo ta gra jest tak zrobiona, że ona faktycznie jest liniowa, jak serial. No nie, czytam, jak film, że nie masz... nie jak Wiedźmin, czy jakiś inny Skyrim, że masz trylion misji pobocznych, tylko masz zrobić fabułę, robisz fabułę i jest gra zamknięta, koniec. Chyba 3 dni to zajęło, więc tak sobie jak usłyszałem, że zrobiła to w 3 dni, to pomyślałem, okej, to jest coś, co mógłbym zrobić, jakby mi się chciało. I super, no była zachwycona, teraz leci 2. No nie, no seria, znaczy fabularnie może nic tam nie ma jakichś fajerwerków, niczego przełomowego, ale realizacyjnie, aktorsko, tak, scenariuszowo naprawdę jest... I widać tą chemię, że to jest takie po prostu zajebiście zrobione, tak posmarowane hajsem, ale nie przepalone, no tak, nie? Tak. Że tak naprawdę bardzo dobrze zrobione. No to wiesz, no robi to gość, ten Craig Mazin od Czarnobyla, no to daje też gwarancję jakości. No wytrzyma przede wszystkim. Mnie tylko czasem rozprasza to, że ujęcia z kamery są takie trochę z jakiegoś FPP-a, nie? Że jest kamera za bohaterem i idzie za bohaterem i wtedy... A przeszkadza ci to? Tak, wiem, że to jest z gry. No. Bo mam takie skojarzenie od razu, nie? I to mnie trochę wybija z tego takiego storytellingu i z takiej imersji, że tam jestem w tym świecie. Ciebie wybija. No. A jaki serial w zeszłym roku? Severance było dobre. Na pewno w topce. Znaczy z takich nowych to chyba byłoby na pierwszym miejscu. Ale jeśli miałbym też liczyć te, które były po prostu kontynuowane, to na pewno Sukcesja. Ona w ogóle się dla mnie zapisze złotymi zgłoskami w historii seriali. To będzie na równi, wiesz, z tymi wszystkimi wielkimi tytułami. Chyba że spieprzą. Zawsze mogą spieprzyć. No tak. Nie wiem, na ile jeszcze tam sezonów się rozpisali. No, bo to już na pewno jest powiedziane, ile jeszcze sezonów, bo to już jest zbyt duży projekt, tak, żeby tak, nie to wiedzieć, że... nie mogą sobie tak iść. Tak. No i to wyżej jeszcze bym postawił Better Call Saul, ostatni sezon. A, widzisz. To jest po prostu... W ogóle jestem poza tym uniwersum niestety. Nie no, ten serial jest super, naprawdę. To jest, wiesz, taki top of the top i pisania, i grania, i kuźwa, wszystkiego, co tylko można wymyślić. No po prostu rzeczy, które tam się dzieją. A co jest takiego fajnego? Bo widzisz, mnie zawsze, i w sumie chyba nigdy nikogo o to nie pytałem, poza, bo znam tylko Karolinę, która obejrzała całe Breaking Bad. Tylko to było ale to w ogóle temu. Nie musisz tego oglądać, żeby oglądać... Ja wiem, ale pamiętam takie lata, gdzie jeszcze byliśmy na studiach i stary ja szedłem spać i Karolina wtedy jakoś zaczęła właśnie oglądać Breaking Bad. Ja powiedziałem, że jakoś mi się nie chce czy coś. Ona zaczęła oglądać i ja, wiesz, nie wiem, obudziłem się w środku nocy, idę do kuchni, wiesz, tam patrzone w pokoju obok, wiesz, 3:00 w nocy naciśnie kolejny odcinek. No tak. Tylko to były studia, to było dawno temu, nie? I ona, wiesz, siedzi przed kompem i ogląda kolejny Breaking Bad i mówi, jakie to jest niesamowite, nie? I to było czasy, kiedy potrafiła cały sezon tam wciągnąć w ciągu 2 dni. I mnie to ominęło. Ja w sumie nigdy nie wiem, co było takiego fenomenalnego w tych seriach. W sensie, co było tym takim zapalnikiem? Bo ja próbowałem oglądać i ja wiem, że w Breaking Bad trzeba najpierw obejrzeć pierwszy sezon, żeby w ogóle było okej. To wszyscy mówią. Tak, bo tam jest tak linearnie ta historia opowiadana. No. Ale nie wiem, co jest takiego wciągającego. Czy chodzi o jakieś takie, że to jest tak sprytnie napisane, czy to jest tak bardzo chwytające za serce? W Breaking Bad to chyba takim główną zaletą była ta jego przemiana, bo rzeczywiście towarzyszysz temu bohaterowi od momentu, kiedy on jest takim, wiesz, grzecznym nauczycielem chemii, do momentu, kiedy się staje bezwzględnym szefem właściwie jakiejś przestępczości zorganizowanej. Więc to pod tym względem było na pewno dosyć atrakcyjne, ale było po prostu dobrze napisane i to wydaje mi się, że... A już tak, wiesz, dokładnie nie pamiętam, bo to było kupę czasu temu, ale w tym to, stary, tam wszystko gra po prostu. Poza tym tam masz jakieś, nie wiem, ujęcie na jakąś małą pierdołę, jakiś mały przedmiot, który gdzieś tam leży pośród innych przedmiotów i 10 odcinków później łapiesz się za głowę i myślisz, o kurwa, przecież to tam było. No i to jest właśnie ten sposób pisania taki, który daje ci mnóstwo takiej satysfakcji, jeżeli jesteś odpowiednio czujny i rzeczywiście to oglądasz w sposób uważny. No i oprócz tego na przykład dla mnie reżyseria jest tam tak wysmakowana po prostu, jak w rzadko którym innym serialu. No. I to w taki sposób powiedziałbym bardzo kinowy, bo w Sukcesji na przykład też lubię pracę kamery, tylko że tam to jest zupełnie co innego, bo ta kamera jest tobą tak naprawdę. I tym dodatkowym bohaterem, przez którego oczy patrzysz. Mimo, że ja nie znoszę shaky cam generalnie, to tam to pracuje w taki sposób, jakby rzeczywiście się tam i zmienia się w trakcie dialogów się zmienia ta praca kamery, jest bardzo dynamiczna. Ale w Better Call Saul jest taka, wiesz, typowo wysmakowana, kinowa, takie ujęcia są, że wiesz, że nic się może nie dziać, masz po prostu ujęcie. Jest ładnie. Jest ładnie. Może nie jest to Haneke, że tam, wiesz, przez 15 minut masz ustawioną kamerę na mieszkanie. Na mieszkanie. Ale jest rzeczywiście tak, nie zapominajmy, jak się tam ten film kończył. No, ale jest tak, że jest tam czym się delektować. I pod względem gry aktorskiej, i scenariusza, i reżyserii. No, także myślę, że tam wiem, że nie dostali tych nagród, do których byli typowani. To uważam, że była wielka zbrodnia, ale trudno. W sensie w tym roku, czy w ogóle? W tym roku, no. No bo tak wszyscy myśleli, że ten ostatni... że uhonorują ich. Tak. A kto powygrywał? No nie wiem, to na przykład za główną rolę męską dostał Kevin Costner z Yellowstone, który... Ja lubię Yellowstone oglądać, nawet powiem, że uwielbiam. Okay. To jest naprawdę świetna rozrywka, ale żeby tam uhonorować Costnera za grę, której właściwie nie ma, bo on jest Kevinem Costnerem po prostu, to trochę dziwne. No nie wiem, dużo jest takich dobrych seriali. Obfity to był rok w dobre pozycje. Chyba, że chcesz coś jeszcze dorzucić. Przez chwilę, jak tak opowiadałeś, to postanowiłem być obecny w momencie. I dlatego nie mam żadnego nowego pytania. Tak pomyślałem, że zmierzając do końca, już mogę sobie pozwolić na taki moment, prawda? Mindfulness. Możesz sobie pozwolić. To w ogóle ten twój wystrój wnętrz tak... Nie widać tego, co jest za kamerą, ale to wszystko tak nastraja. Właśnie jest taki... ja wiem. Mindfulness vibe. Tak. I jeszcze od kiedy nie szumi na górze turbina od basenu, to też pomaga. Tak. To dużo zmienia. To jest 2 piętra wyżej jest basen i tam jest turbina. I jak, bo ten basen jest maleńki, więc jak chcesz pływać, no to płyniesz w miejscu. Jedynie jak możesz pływać. Znaczy, no nie, no mógłbyś pływać, no. I turbina ważne. Co, robi jakiś prąd, żebyś no, mógł się prąd. Kręcić w kółko? Nie, nie w kółko. Że płyniesz w miejscu, wiesz co chodzi. Rozumiem. Że po prostu dostajesz to wyjątkowo wody. Ciekawy basen. Powiedziałbym, że nigdy na takim nie byłem. No jest to tak. I w ogóle wchodząc do tego budynku nie powiedziałbym, że to jest taka nieruchomość, w której mógłby się znaleźć gdzieś basen. Jednak się znajduje. Ale ja z niego nie korzystałem, także jakbyś kiedyś chciał, to śmiało. Może się przejdę po nagraniu, zobaczę, co tam. Tylko kluczyk trzeba dostać, bo to nie jest tak, że sobie po prostu pójdziesz. Nie, to trzeba zarezerwować kluczyk, cały wiesz, kram. To... Ale to jest tutaj dla mieszkańców? Tak. O, ty. Ale ja tu nie mieszkam, także spoko. No, wiesz. Mógłbyś się zakręcić. Masz jakieś pytania do mnie jeszcze? Chyba nie. Znaczy mam, ale czuję, że to jest rozmowa, która zatoczyła pewnego rodzaju koło. Następnym razem pogadamy o bieganiu, bo to nam umknęło. Może następnym razem w ogóle będę już tak czuł, że... Znaczy teraz już czuję, że jest okej, ale... Ale jeszcze to tak, no ten rok, to, bo to tak naprawdę ten rok to jest no bo ja w tym roku chcę przebiec maraton. No tak. I ten rok jest taki, że faktycznie. I coś czuję, że to będzie taki mój rok najbardziej intensywnego przygotowywania się do biegania. I jak przebiegnę już ten maraton, to już albo będę dalej biegał tak rekreacyjnie, żeby sobie biegać, albo znienawidzę bieganie do końca życia. Są jedyne dwie opcje. No tak. Bo nie sądzę, żebym stał się nałogowym biegaczem maratonów. To nie ja chyba. No nie, dla mnie to też nie jest w ogóle jakaś pociągająca wizja. Ale chcę to zrobić. A ty zrobiłeś maraton kiedyś? Nie. Zrobiłem sobie półmaraton, ale to tak wiesz. To widziałem, że masz w ogóle dobrą życióweczkę półmaratonu. No tak. 1,42. No. To całkiem przyzwoite. Nie, no przyzwoite. No ale wiesz, ja też się przyglądam twojemu progresowi i to rzeczywiście... Nie, to zależy od dnia. No ale nie, no widać, stary, to... Porównując te tempa, które miałeś na początku z tym, które masz teraz. Ale te tempa, które miałem na początku, były uzależnione od tętna. No tak. Gdzie miałem prikaz, biec do tętna poziomu. Nie. No wiadomo, nie? No ale fakt, że teraz masz lepsze tempo, świadczy, że podniosłeś sobie ten próg, nie? No na pewno trochę tak. No. Nie zakładam, że tak na pały biegasz, no. Nie no, przecież nie po to mamy takie same zegarki, nie? Dobrze, kończmy. Remigiuszu, to była przyjemność. Dla mnie też. Jak zawsze zresztą. To była przyjemność. Czekamy teraz na apokalipsę. A no tak, teraz czekamy na to, co się wydarzy na świecie. No dobra, tak. Trudno. Nie będziemy obstawiać może, nie? Co będzie, to zostawmy, zostawmy. To może tym razem nic faktycznie. Znaczy, nie zapominajmy, że ten rok będzie bardzo dużym kryzysem gospodarczym. No tak, ale my byśmy potrzebowali, żeby tę tradycję podtrzymać, czegoś takiego spektakularnego. Nie, to musi być coś dupnięcie. Nie? Dupnięcie, kometa, no. Coś w tym stylu. Ale nie po tej stronie globu. Nie po tej stronie, żebyśmy mogli nagrać za rok jeszcze. No właśnie. I nie z bunkra jakiegoś. Nie, ja jednak będę oponował za tym, żeby to był spokój, żeby nasza rozmowa była takim przełamaniem konwencji właśnie globalnej. Mamy nadzieję, że wam się ta rozmowa również podobała. Tak, zostawcie łapki w górę. Łapki, subskrybujcie. Dajcie suba. I pamiętajcie, że z kodem paciorek 30% taniej. Powiedział to, więc to prawda. Tylko musicie znaleźć teraz tę bramkę na stronie filii, gdzie się ten kod wpisuje. Także nie dajcie się takiemu staremu wydze jak Remigiusz Mróz. Nie dajcie się. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam również, panie redaktorze.